Dzień dobry ludzie, witamy w kolejnej sesji z Tajemnic Powodzi. O ile dobrze mnie pamięć nie myli, nie ma takiego zdania nawet. To jest drugi odcinek z sezonu trzeciego. Kontynuujemy nasze przygody nastolatków w Polsce lat 90. z robotami. Stała ekipa, tak to zwykle. Dzień dobry ludzie, mam nadzieję, że macie dobrą niedzielę. 14 dzisiaj wcześniej, zaczynamy. Mam konflikty z czasem na to wszystko. No tak, nasz Game Master prowadzi grę, oczywiście jest to wspaniała Sztani. Sztani, przywitaj się z ludźmi! Hello, jestem Game Masterem i jak zawsze gram wszystkim tym, czym oni nie grają. I staram się ich nie zabić. Później mamy Hayato, naszego dresiarza. Noelu, mordeczki! A później mamy samotnego Wilka, czyli Aspirafa. Siemano wszystkim. Metala, Caldiland. Buenos Aires. Foliara, ja no! Ciao, cześć! I na nasz kochany ulicznik, czyli Labet. Siema, siema. I jeszcze raz Raver, czyli Bungo. Yo, yo. Cześć ludzie. Hejo, zaczynamy. Zaczynamy od standardowego, standardowych komunikatów, kto został graczem ostatniej sesji. Na pierwszym miejscu Mati, nasz dresiarz. Punkcik szczęścia dla Matiego. Brawa! Drugi był Elektryk. Bez punktu szczęścia, ale masz ucisk dłoni prezesa. Oh yes! To było nawet lepsze niż punkt szczęścia. Dobrze, a drugi komunikat, albo drugie zapytanie w sumie. Pierwsze zapytanie, drugi komunikat. Ktoś ten deseń, jestem tylko na jednej kawie. Kto chce zrobić Rika? Ma chętnych. Nie pamiętam, co się dzieje. Zrobicie kontakt wzrokowy, to może nie zostaniecie wybrani. No, bo jak nie to sama wybiorę, albo kości wybiorą. Nikt nie pamięta, co się wybiorą. To kości wybiorą. Oh shit. Uh-oh. Co tu mamy? Caldiland! I get them it. No cóż, co się działo na ostatniej sesji? Czułem się jak przed wypytywaniem do odpowiedzi. Tak, ale jak Labetowi, jak Labetowi zeszło. No cóż, na ostatniej sesji działy się dziwne rzeczy. U każdego w domu zdarzyło się coś, co się zwykle nie zdarza. U jednego był to nowy telewizor, u innego był rodzic w domu, chociaż zwykle nikogo nie ma. U kogoś innego jeszcze całe ściany były pomalowane. Po wszystkim spotkaliśmy się oczywiście w bunkrze, gdzie wymieniliśmy się tymi nowościami. To już zaczęło nam mówić, że coś jest nie tak. Dodatkową informacją, że czeka nas nowa przygoda, mógł być fakt, że w gazecie ukazał się artykuł o zaginionych dzieciach i o jednym, które zostało odnalezione przez byłą panią policjant. Postanowiliśmy po krótkiej sprzeczce na temat nienawidzimy policji, nie idziemy do policji, a idziemy do dziecka, idziemy najpierw do pani policjant. Wyszliśmy z bunkra i zobaczyliśmy kręgi w zbożu. I już myśleliśmy, że zwariowaliśmy, ale to była powoli nasza codzienność na takie dziwne zdarzenia. Udaliśmy się jednak, chcieliśmy najpierw udać się do dziewczynki, ale nie znaliśmy adresu. Poszukaliśmy w książce telefonicznej. Okazało się, że ludzie o tym nazwisku i imieniu jest 4 czy 5 takich adresów. Udaliśmy się do pani policjant. Byłej pani policjant. Po krótkiej rozmowie stwierdziliśmy, że no, jeżeli chcemy jej pomóc, to musimy jej coś dać w zamian. A że byłaś wirusem na punkcie obcego, sci-fi, miała wielki sklep z komiksami, teleskop, zabraliśmy ją do naszych kręgów w zbożu. Od pani byłej policjant zdołaliśmy dowiedzieć się w końcu adresu dziewczynki, gdzie także pojechaliśmy do niej. I skończyliśmy planując upić rodziców małej dziewczynki i ją porwać. Znaczy, przepraszam, upić rodziców i porozmawiać z dziewczynką. Ten plan w końcu przyjęliśmy. Okej. Cool story. Brawo. Jestem dumna. Niby nie pamiętał, ale pamiętał. I ma rację. Jesteście w Sokołowie, na Borowikowej, już nie 3. Dowiedzieliście się od sąsiada, że no, tutaj niedaleko jest taki sklep u Miśki do 18. No jest koło
17.15 już, więc jeżeli chcecie rzeczywiście coś zakupić w tym sklepie, to musicie się śpieszyć. Cieślak, ty prowadziłeś do sklepu. Czy robisz to dalej? Mati, gdzie to było? Jak on to mówił? No lecisz wzdłuż i prawo. I w prawo. Wzdłuż Borowikową oczywiście. No, to dawajcie szybko, idziemy. Bo czas nagli. Wzdłuż no i w prawo. Po Borowikowej. Idziecie Borowikową. Rzeczywiście, jak się rozglądacie po tym Sokołowie, czy bardziej nawet przedmieściach Sokołowa, no... Jest to taka wioska. Są tu domki jednorodzinne, część jest odnowiona, część taka no, starodawna, odpadający tyk, ceglane budynki, jakieś szopy, gdzieś tam jakaś stodoła, psy ujadają. Ale wieczór tutaj wydaje się być wręcz sielski. Wieczór, no takie późne popołudnie. Jest bardzo sielski, bardzo taki spokojny w porównaniu do tego, co się działo. I dość szybkim krokiem przemierzyliście już Borowikową, skręciliście tak jak Mati i Cieślak powiedział i dotarliście do domu jednorodzinnego, w którym na takim schodkami w dół do takiej wysokiej piwnicy można powiedzieć, widzicie rzeczywiście szyld sklep u Miśki i jesteście w takim typowym wiejskim sklepiku. Mat, mamy jeden tylko strzał w tym sklepie, a ty jesteś dorosły, to może ty to kup. Jasne. Spoko, nie ma problemu. Dałem mu pieniądze na dwie flachy. Okej. Okay. Czyli około 20 zł mu dałeś do ręki? Tak. No, nie wiedząc, ile to może być. Dobra, Mat, schodzisz po schodkach. Schodki są takie zwykłe, betonowe. Drzwi stalowe, wiesz, takie z taką dużą szybą za kratą. Sklep typowo wiejski. Towaru poupychane, Mat. Bo to mało miejsca. Ale taką lepszą weź tą szatę DWD, nie? Przynajmniej. Spoko. Przeciskasz się przez te wąskie alejki, bo tu gdzieś są jakieś chipsy, tu są jeszcze jakieś kawy, owoce, warzywa, no mnóstwo tego, ale docierasz do lady. Za ladą stoi taka w miarę młoda kobieta w takim fajnym fartuszku, w takie niebieskie kwiatki. Patrzy na ciebie. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? A, dzień dobry. Macie tu jakąś wódeczkę, czy coś takiego, taką lepszą? Ona tak, lepszą, no coś tu taką zaraz znajdziemy. I widzisz, że ona się odwraca, a za nią jest po prostu, no, ściana cudów. Od Amareny przez leśny dzban. No ja tak po wszystko. Spoglądam na te półki i tak... Kawaliery. Ale widzisz, że ona gdzieś tam się nachyla i z takiej dolnej półki wyciąga taką półlitrową wódkę polską. Nie kojarzysz? 9 zł. Za pół litra. Bardzo dobra cena, ale bardzo dobra wódka. Wszyscy sobie chwalą. To ja dwie poproszę. Ale rzeczywiście, widzisz, że nachyla się znowu, bierze drugą, stawia, nabija to na kasę, to będzie 18. No to wyciągam tam z kieszeni te dwie dychy, tak prostuję i tak kładę. Ja tak wystawiam głowę z zewnątrz do wejścia do sklepu, a schłodzonej pani nie ma? Nie, niestety nie. Widzisz, że ona bierze te 20 zł, wyciąga dwa, oddaje ci 2 zł, jeszcze sobie dopisuje 18 zł w zeszyciku, że sprzedała. Czy to wszystko, czy coś jeszcze? Bo pan za chwilę zamykamy, więc ostatnia szansa. Chipsy weź! Jakieś chipsy może to macie? Tutaj pan ma, jak pan się wychyli troszeczkę w prawo, to tu jest taki cały... Wódka i chipsy to była podstawa w tamtych czasach. To idę tam, biorę jakieś, nie wiem, najtańsze, żeby wziąć jak najwięcej. Słuchaj, masz taką pakę po prostu za jakieś 50 groszy, nie wiesz nawet, co to są za chipsy. To biorę po prostu, biorę dwie paczki. Czekaj, Mat, jeszcze draże kursarze. Do wódki? Dobra. Fajki weź. No to biorę ten. Biorę dwie paczki tych chipsów, biorę draże korsarze i jeszcze podchodzę. Słuchaj, okay. Słuchajcie ślak. Draże są dla młodej, może się odezwie. A, kurde, masz łeb, Mati. To ile za to? Mat. Złoty 30. Mat, się wychyla to mi.
Co to? Głowę przez drzwi do... To koniecznie tak patrzy, ile was to w ogóle jest. A tam taka hydra zza sklepu. Weź, ja się nie pokazuję. Dawaj. Weź ćmiki. Nie słyszę. Weź ćmiki. Co? Ćmiki. Co to są ćmiki? No fajki, dziewczyna, kurwa. Papierosy. Sprzedawczyni do was papierosy. A, jak to skończymy? Tomi, ja mam fajki, dam ci. No dobra, a jakie masz? No. Karo! O! Nie, to weź jakieś inne. Jakie? Weź czerwone Marlboro. No dobra, to jeszcze czerwone Marlboro, proszę, i wyciągam swoją kasę. 2,50. To ona w ogóle tak szuka czegoś tam pod tą ladą w jakimś pudełku. O, mam złoty i czerwony, to które pan chce? Czerwone. Daję czerwone, daję na ladę. Jak ten pan rzadko się u nas kupuje. Widzę, że panowie tutaj tak na bogato. No to ile za to wszystko? Złoty 30 za dwie paczki chipsów i draże, a 5,50 za papierosy. To tam biorę drobniaki ze swojej kieszeni i płacę po prostu. Okej, ona wylicza sobie, ile tam ma wziąć. Wszystko ci podaje, widzisz, że dopisuje zeszcie. Na pewno wszystko, czy co, może coś jeszcze? Wszystko, to już wszystko. Słyszycie z dali? Weźcie mi gumę kulki! Mat już taki trochę zażenowany. Jeszcze dwie gumy kulki, poproszę. 20 groszy, widzisz, dziewczyna obcina. Tak, daję te. Ona tak wrzuca te 20 groszy, dopisuje tego zeszytu. Weź jeszcze jakieś dłuto i przecinek. Czy ma może pani palnik plazmowy? Nie, wychodzę, po prostu ja już wychodzę, płacę i wychodzę. Ja czaję, że to do płyt tektonicznych. Dziękuję, polecam się! Dziękujemy! Do widzenia! Jeszcze paczka amunicji, 9 milionów. I widzicie, jak Matt wychodzi z tego sklepu, tak obejmując te wszystkie zakupy, jak takie dziecko cenne po prostu wychodzi. Nie dała ci siatki? I tak dalej. Nie dała, nie. No nie, chyba nie mieli. Matt i Cieślak, macie po flaszce, wy trzymacie chipsy, Caldiland trzymaj, tutaj Angela, masz gumy. Dzięki. Dobra, daj te draże. Tomie mu daję Malborasy. Powiedz, że są kokosowe. Daję ci 5 złotych. O, dobrze. Tego no i Cieślakowi oddaję te 2 złote reszty po prostu. Nie, zatrzymaj sobie spokojnie. Mogłeś tam zostawić i powiedzieć, reszty nie trzeba. Może by cię lepiej zapamiętała pani. Ale tam już po fakcie. Słuchajcie, prawie jest 18. I już rzeczywiście, pomimo tego, że jest sierpień, jest lato, to widzicie, że niebo się robi coraz bardziej takie pomarańczowo-czerwone. Więc dość szybkim krokiem wracacie ze sklepu u Miśki na Borowikową 3. Dobra, to jaki jest plan? Upijam rodziców, porywam dzieci? To nie mieliśmy ja upić. Myślałem, że upijam dzieci, porywam rodziców. Dwie osoby tam miały wejść? Obrzucamy dzieci butelką, rodziców zabijamy? Ja myślałem, że mam po prostu porozmawiać z młodą, żeby nam pozwolili to zrobić, mieliśmy im po flaszce dać, nie? Ja myślałem, że wyprowadzamy rodziców w kilka osób. Co wy myślicie, że jak oni tacy alkoholicy tych dwoma flaszkami upijemy, co wy oszaleliście? Nie, dlatego pójdziecie na spacer. Należy jak szybko wypiją. Matt, tylko taki protip na przyszłość, nie? Niebieskie to nie są kokosowe, tylko śmietankowe, tego nikt nie je. Tak. Wybacz sobie. Nie, luźno. Może nie zauważy. Dobra, a kto ma z ty z Matim, Tomim i Matem weźmiecie ich na bok, akurat dwóch na ojca, dwóch na matkę. Po flaszce. Ja mam pytanie, co za zmora wyskakuje za rogu, bo słyszę taką muzykę, jakbyśmy się zaraz mieli na pierdalach. Pan Andrzej. No macie niebo, jest po prostu takie napięcie jak elektryk, ten plan mówi, że wiecie, no. Trzeba jakiś dobry podkład dać. Dobra, to ja pukam, ty mówisz. Kogo?
drzwi. W drzwi pukam. A kurde. Poważna choroba. W dziurkę od klucza. Moment, ale jaki jest plan? Hej, Ślak, razem z tobą, Mati, z Matem i Tomim. Resetujemy starych, pijemy wódkę rodziców. I mamy dziecko. Wy w czwórkę bierzecie rodziców razem z dwiema flaszkami na spacer, żeby się napili, a ja wtedy z Angelą wchodzimy i rozmawiamy z młodą. Jak sobie to wyobrażacie? Dzień dobry, czy nie chcą państwo iść na spacer? Mamy wódkę. Myślisz, że się nie uda? Tak. A ja myślę, że lepiej będzie, jak po prostu powiemy, że chcemy porozmawiać i przyjść bez wódką jeszcze raz. Bunga, nie słychać muzyki właśnie. Podobno. Podgłośnij trochę muzykę z łóżka do wyrywki. Jak to nie słychać muzyki? To nie słychać. Dalej? No powiem tak, jakby ta wódka jeszcze była zimna, to by się udało. Ale na ciepłą wódkę kogoś tak brać, no co wy? Jak oni to zauważą, jak podejdziecie, otworzą drzwi, a będzie Halinka, chodźcie napić wódeczki. A skąd wiesz, jak się ta kobieta nazywa? Może się nawet nazywać i Gertruda! Macie zrobić po prostu dobre wrażenie z flaszką! A nie możemy po prostu przekupić rodziców na dwie flachy, żeby z nią porozmawiać? No dokładnie o tym myślałem. Jesteśmy jakieś... gazetki szkolne... A nie jakieś wychodzenie na spacer, włamywanie się do domu? Potem no, ci dokładnie. Powiedzą, że im butelka szaty DWD z 94 pierwszego ten znikła i co? I będziemy mieć przechlapane. No. Gazetka szkolna to jest myk. Dokładnie tak. Bo my jesteśmy z gazetki szkolnej, przynieśliśmy wódkę. No przecież jesteśmy z gazetki szkolnej, ale jesteśmy ze szkoły średniej, no. Stoicie już przed tym domem i się naradzacie. Jaki jest plan? Sprytny. Może po prostu porozmawiajmy jak ludzie z tymi rodzicami i zapytajmy się, czy nie pozwolą nam porozmawiać z dzieciakami. Jakim cudem to Tomi ma tutaj najbardziej racjonalny pomysł? Coś dzieje się nie tak. Bo kiedyś wpadliśmy na to, że robiąc w ten sposób mogą na nas dziwnie popatrzeć, że osoby w tym wieku chcą iść rozmawiać z 13-latką. No to jesteśmy z gazetki szkolnej. Na razie okaże, wrócimy do pomysłu, żeby przebrać Cieślaka jako psychologa. Nie, gazetka szkolna, no. Podchodzę do drzwi, robię dup, 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 dup i się odsuwam na bok. No dobra, to taki jest plan, okej. Ja nieco przykucam, żeby wyglądać jakbym miał 15 lat. Wyglądasz jakbyś miał zespół Cushinga, ale szeroki. Zostaję gdzieś z przodu, żeby obniżyć średnią wieku. Okej. Okay. Ja sobie elektryk. Podam jedną rękę do rękawa i daj żonki kuta. T-Rexa. Pukasz te drzwi, ale no nikt ci na razie nie otwiera. To ja chcę zajrzeć przez okno, jeżeli jest jakieś okno. Jest okno, jest dość brudne, ale no możesz spróbować tam łypnąć coś, widzisz. Przykładam i łypię. Przykładam oczy tak, znaczy ręce do oczu, żeby sobie zrobić ciemność. Lornetkę. No. Do szyby przyklejam mordę. Wiesz co, przyklejasz mordę do szyby i widzisz kuchnię. Pustą. Mają nikogo kuchnię. W tej kuchni nie widzisz, ale patrzysz przez to okno. Mhm. Kuchnia jest tak cholernie brudna. Taka zabiedzona, jakby tam po prostu nikt nie sprzątał. Widzisz w zlewie multum garów i brudnych talerzy. Widzisz, że na blacie no też piętrzą się jakieś gary, jakiś chleb, no po prostu wygląda, to nawet na twoje standardy wygląda bardzo źle. Są artystami chyba, bo mają syf wszędzie. Kurwa, mogliśmy kubeczki jakieś wziąć ze sklepu. A próbuję pchnąć to okno. Czy jest zamknięte. Czy da radę jakoś obejść od tyłu, żeby popatrzeć jeszcze na jakieś okna, czy coś takiego? Znaczy możesz obejść ten dom, on nie jest ogrodzony. A światła są poza, no to, poza zapalone. No to przez... Jest jeszcze dzień, więc światła są pogaszone. Dobra, widzicie, ja że Matt przechodzi obok Tomiego i skręca za róg. No widzisz trzy okna i masz wrażenie, że gdzieś tam w oddali, na końcu ściany, miga ci już chyba drewniana poręcz jakiegoś tarasu. To ja idę w drugą stronę. W tym momencie, jak Angela idzie w drugą stronę, elektryk, ty słyszysz jakiś łomot, jakiś
tłum od gdzieś tam z korytarza chyba? Coś masz wrażenie, że ktoś jednak jest w tym domu? Jednak żyje! No zapukajcie no, jeszcze raz. Ja od tamtej strony, bo ja w lewo poszedłem, tak? No, ja od lewej strony... W prawo poszedłeś. No to przepraszam, w prawo. Prawo. No to od prawej strony patrzę po prostu w te okna, tak kukam po prostu po kolei. Pierwsze okno, jakie widzisz, to też jest kuchnia, tylko jakby z drugiej strony, w sensie od prawej, więc widzisz ją na przestrzał. I już miałeś odejść w kierunku kolejnego okna, gdy kątem oka zauważyłeś ruch przez drzwi, które są otwarte między kuchnią a chyba korytarzem, przed pokojem, ciężko ci stwierdzić. Ruszę, ktoś idzie. Najprawdopodobniej do drzwi wejściowych. Mimo, że to widziałem, idę dalej, patrzę kolejne okna. Patrzysz do kolejnego okna, widzisz salon, też brudny, też po prostu, jak patrzysz przez to okno i mrużysz tam oczy, patrząc przez taką też firankę, no jest umeblowany tak sobie. Widzisz jakąś kanapę, widzisz jakiś fotel, nikogo tam nie ma. Jest pełno puszek, pełno butelek na ziemi, pełno brudnych talerzy. Wygląda ten dom naprawdę niechlujnie. To Matt już po prostu widząc to wie, z czym możemy mieć do czynienia, tak no już poważniej sobie pomyślał. A trzecie okno? Salon. Duży pokój. To jest to samo pomieszczenie. A ta poręcz to gdzie ona prowadzi? Tam... to jest weranda. Jak byłeś już przy tym ostatnim oknie, no to dostrzega, że to jest weranda, ale ona jest, ma taką... Nie tyle co roletę, co takie zwitek jakby brzozy. Ma po prostu taką ściankę zrobioną, taką z gałązek, żeby jakby się odseparować trochę od wiatru i od zewnątrz. I tu cię zostawię na chwilę, bo elektryk, ty pukałeś, dobijałeś się. Drzwi, słyszysz, że ktoś łapie za klamkę, przekręca zamek, otwierają się i widzisz faceta barczystego, z takim brzuchem piwnym, łysiejącego, z tak smutnym wyrazem twarzy, że aż cię to za serce łapie. No chłop po prostu wygląda jakby całą noc i cały dzień płakał. Ma podkrążone, napuchnięte tutaj oczy, wręcz fioletowe, czerwone policzki, czerwony nos. Patrzy się do nas. Czego? Dzień dobry. My jesteśmy z gazetki szkolnej i chcieliśmy zapytać pana, czy moglibyśmy prosić pana córkę o wywiad. Nie moglibyście prosić mojej córki. Dajcie nam już, jesteśmy to wszyscy dobrze. Każdy chce tylko z nią rozmawiać. Ale my nie jesteśmy, każdy przyszliśmy z małym podarunkiem. Każdy tylko przychodzi, pyta o Magdę i Magdę, dlaczego nikt nam się nie interesuje? Ale oczywiście też się panem interesuje. Dlatego przyszliśmy tutaj taką grupą. No, proszę pana, tu cała rodzina będzie uwzględniona w naszej gazetce. Panie Jakubie, my będziemy myśleć o każdym, dlatego przynieśliśmy tutaj oto prezent. I pokazuję pierwsza, druga oczywiście, chate DWD. I także... Towarzystwo do picia, najlepsze głowy. Widzisz, że łzy mu się zbierają w oczach. Cześlak. I Tomi. To dla mnie? Oczywiście, że tak. A dla mojej małżonki też coś macie? No z dwoma żeśmy przyszli. Mati i Cieślak, rzućcie mi na urok. Angela, rzuć mi na pojmowanie, tylko z tym swoim pierścionkiem. Rzuciło mi czy nie? Bo się nie widzę. Ja też mam okulary teraz. Rzuciło. Okej, okay. Czy wódeczka to jest plus 2 do rzutu? Nie. To są dwie. Czekaj. Ale macie pecha. Chyba nazwy failer. A self-roll? No ja muszę. Ja nie mogę otworzyć swojej karty. No, ja też musiałem. Klikam i nic się nie dzieje. Kliknij raz i poczekaj. Musisz poczekać. Tak? Jak co, to jest 5. Chciałem użyć punkt szczęścia. Dobrze, przerzucaj. Właśnie, jeszcze też mam punkt szczęścia, zapomniałem o tym.
No. Się postarał chłopak. To ja zakładam moje okularki oczywiście, jak się rozglądam. Dobra. Już rzucam. To było comprehensive, no, tak? Złoty. A co chcesz? Co masz rzucić? Pojmowanie. A, tak, comprehensive. Dobra, masz. Cieślak, on się skupił na tobie, gdy tam tą wódką mu zacząłeś machać. No, jeżeli chcecie też ze mną rozmawiać, to ja z chęcią wam opowiem moją historię. No, kierowniku złoty, przecież część przyszła do ciebie, część chciała porozmawiać z córką, nic się nie dzieje. Wszyscy będziecie uwzględnieni. Widzisz, on tak myśli jeszcze, myśli, tak cofa się. Chodźcie na ferratę. To powiem wam moją historię. Angela, masz wrażenie, że coś ci tutaj nie styka w tym chłopie. Pamiętasz, jak mówiła ci Wiatykowa, że jej ojciec jest alkoholikiem i zupełnie się nie przejmuje dziećmi i ma w nie totalnie wyrąbane, a tu widzisz chłopa, który po prostu ma taki ciężki epizod depresyjny, że nie spodziewaj się, że kiedykolwiek coś takiego zobaczysz. Angela nie odchodziła w drugim kierunku, żeby obejść dom? Ale ona wróciła, bo ona była na rogu, jak ten, jak elektryk ją zawołał. Ja zostałem przy werandzie. Mata przy was nie ma. Ja tak mówię na ucho do Tomiego. Ty, co on taki emocjonalny nagle? Myślę, że tak się córką przejmował. A ja to wiem. Nie mam jego perspektywy życiowej. Nie mam córki. Jak to jest? Myślisz, że ludzie się przejmują, jak mają dzieci? Dziećmi? Czy pozwalają im biegać? Biegnie. Przechodzicie jak przez... przechodzicie przez dom. Wolny. Przez ten brudny korytarz. Jak ptaki wypychają z gniazd. Dla Slima i dla YouTube'a dostaliście handouta. Przechodzicie przez dom, przechodzicie przez przedpokój i widzicie na samym początku, jak wyszliście do tego domu, schody, które prowadzą na górę. Później minęliście duży pokój, / salon, czyli to, co widział Matt. Też widzicie, że jest strasznie brudno. Wszędzie walają się puste butelki, puste puszki, wszystko jest zakurzone, śmierdzi i alkoholem, i śmierdzi papierosami, taką nikotyną, ale też macie wrażenie, że trochę daje moczem, nie jesteście w sumie w stanie stwierdzić, ale naprawdę, no, wygląda tutaj nie za ciekawie. Pan Jakub idzie na werandę przez takie okno balkonowe, też tak brudne, że w sumie palcem po tym można pisać. Siada na takim starym, wyklinowym krześle. Ciężko. Siadajcie. Wszystko popowiem. Chciałem tylko się zapytać, czy Tomi, tak próbując ogarnąć coś, co się w ogóle niego dzieje, wysiela wszystkie swoje zmysły, czy widzisz ślady jakichś innych żywych duszy w domu samym? Wiesz co, jest cisza i nikogo nie widziałeś innego. To ja do nich nie dołączam, do tej grupy na werandzie, tylko tak po prostu cichce mi pokątnie zostaje w dużym pokoju. To już się. Okej. Okay. I ja dookoła domu się rozglądam cały czas, czy coś zauważam. Okej, czyli ty się rozglądasz koło domu cały czas. Tak, tak. A jakby to może podzielmy się, żeby nie tracić czasu. Angela i Elektryk, pójdźcie może porozmawiać z młodą, a ja tutaj z cieślakiem pogadamy z żywicielem rodziny. Tak będzie po prostu lepiej. Daj drażę. Może drażę. Dawaj. Dobra, jak jest ta brudna szyba, to ja tak se rysuję kutasa na tej szybie. To też na skradanie mi rzuć. To mi udało ci się tam odczepić w trakcie, jak żeście przychodzili tam przez ten przedpokój i salon. On nie zauważył, że zniknąłeś. On się bardziej chyba skupia teraz na cieślaku, na tej wódce, którą ma. Tak patrzy też na Mattiego. Patrzy na Angelę, która coś tam smaruje na tej szybie. To panią tak bawi? To jest takie śmieszne. Chodzę od razu do Angeli, łapę ją za ramiona i tak, przepraszamy bardzo, koleżanka czasem nie potrafi się zachować.
Bardzo pana z całego serca przepraszam i staram się to zamazać tam ręką. Okej. Okay. Namazujesz tam ręką, tak? Ja was wpuszczam do mojego domu. Chcę wam powiedzieć moją historię, a wy co? To pana, przepraszam, koleżanka jest... Koleżanka naprawdę nie ma... Kierowniku, nie przejmuj się młodą gówniarą. Chodź, opowiadaj, chętnie posłuchamy. Cieślak i kto zostaje z nim? Mati. Okej, okay, Cieślak i Mati, wy zostajecie z nim. On wam wskazał taką starą ławę z taką zakurzoną poduszką, która kiedyś była czerwona, teraz jest raczej taka brązowo-szara. Ciężko stwierdzić, co się na to wylało i co się na to poprzyklejało. Wskazuję wam, siadajcie chłopaki, siadajcie. Siadajcie, Ślak. Ja się już tak tyłem wycofuję. Ja jestem... Ostatnio trenuję sztuki walki i sensei mi powiedział, żebym siedział tylko na drewnie, także tą poduszkę tam przekładam okay. I siadam na drewnianym. Okay. Siadasz na drewnianym. Tomi, ty zostałeś przedpokój, slash duży pokój, tak tam w przejściu. Mhm. Mat się rozglądasz po całym ogródku wokół domu. Nie zauważasz nikogo innego jak na razie. Angela i Elektryk, wyście się cofnęli do salonu. I tak, żeście się zorientowali, że ni cholery nie wiecie, gdzie są dziewczynki. Albo przynajmniej jedna dziewczynka. U góry chyba, nie? Jak mała spadł do góry. Elektryk? Chyba tam. Ewentualnie tu są jeszcze jakieś drzwi? Tak patrzę na drzwi sypialniane. No to, dobra, podchodzę, pukam. Cisza. Dobra, chodź do góry. A nie... Nie sprawdźmy, co tam jest w takim razie, no... Ty, a faktycznie ona nie umie mówić. Brawo, Sherlocku! Dobra, dobra. Uchylam te drzwi, do których pukałam. Widzisz rzeczywiście sypialnię. Stare, rozklekotane łóżko, brudną pościel. Wygląda i pachnie tam taką stęchlizną, jakby tam nikt chyba nie sprzątał od 2 tygodni co najmniej. Masz ochotę jak najszybciej te drzwi zamknąć, jak to zobaczyłaś. Angelą, tak. Jedna głowa, druga głowa. Nikogo tam nie ma. Nikogo tam nie ma. Dobra, zamykam. Jezus Maria, ale wali. Dobra, chodź do góry, chodź do góry. No. To wy tuptacie na górę. Meanwhile, Cieślak i Mati. Cieślak, jak mu sensei kazał, siedzi na drewnie. Mati tam jakoś przykucnął tej poduszce, zapamiętując, że musi spodnie uprać. Widzicie, że ten facet siedzi nie, tak... Nie. Spodnie nie dotykają tej poduszki, nie masz szans. Okej, okay. Prawie, że tam lewitujesz. Tam to jest ćwierć dupek tak zwane, tam jest na tej desce. Mati poznaje, jak to jest być laską i załatwiać się w toalecie publicznej. Są fiszer na ścianach, nie? Siadać, a chłop tak... Powiedzcie, co byście chcieli o mnie wiedzieć? No, panie Jakubie, no generalnie to wszystko. Co się stało? Czemu jesteś tak... Historię pana życia. No. Zaczęło się 60 lat temu. Widzicie, że tak... Tym nosem tam... Widzicie, pracowałem w Interfizie. Byłem genialnym budowniczym u nich. Robiłem wszystko, co mogłem, najlepiej jak potrafiłem, a oni mnie zwolnili. I nikt się do mnie przyjmował, a ja jeszcze pętlicę mam. Jak żona to? Żona też mnie nie wspiera. Dzieci mnie nie wspierają. Moment. W Interfizie pan pracował? No tak. Nad czym pan pracował w Interfizie? Jak mówię, ja budowałem laboratoria, ja budowałem tunele. Laboratoria i tunele. A to się bardzo ciekawie tutaj, bo jesteśmy też, oprócz z gazetki, to my generalnie urbex robimy. Co panowie robią? No my se chodzimy po starych, opuszczonych miejscach. Ale dlaczego? Taki sport. Taki sport. To ten sensei też urbex uprawia? Czasami mamy obozy sportowe w formie urbexu. Zamiast chodzić po drzewach, to chodzimy po różnych tam rurach, schodach, skaczemy i takie tam. No musicie uważać, bo wiecie, odkąd nie pracuję w tym interfejsie, to tam pewnie nikt już tego nie pilnuje. No dlatego sobie chodzimy. Taka forma aktywności. Ale to... I troszkę adrenalinki jest przy okazji.
ale widzicie, to interwis to takie kutasy. Wyrzucili mnie na zbity pysk. Biała wiara to wszystko przejęła, nikt się nami nie przejmuje. Takiego tak majstra? No takiego majstra, dokładnie. Widzisz, on zaczyna głos stracić i tak tylko patrzy na tą wódkę, którą Cieślak trzyma. Czyli tam były laboratoria. To ciekawe, bo my słyszeliśmy, że nic tam nie ma i jak sobie chodziliśmy, to też nic nie znaleźliśmy. No to laboratoria. Tam też były laboratoria. A słyszał pan, albo brał pan udział w budowie czegoś, co się zwie guziem Hefajstosa? Nie. To coś dziwnego. Nie. Cieślak, czy ty polewasz mu tą wódkę? Bo widzisz, że on, popół się zaczynają tak ręce strząść już coraz bardziej. Polewam mu, Cieślak. Saś drugą butelkę może do zamrażalnika albo z tej kuchni. Ja bym chciał wejść do tej sypialni, z której widziałem, jak wychodzi Angela i... No tak, bo Angela i... Przepraszam, wiesz, skończymy. Cieślak, ty mu zaczynasz polewać tej wódki. On tam trochę tam szlocha, trochę tam wam powtarza trzy razy tą samą historię. Nie przeszkadza mu, że ta wódka jest ciepła. Zaczynacie mu tam trochę pitolić o tym urbeksie, bo on też tak zadaje wam jakieś pytania o tego senseja, żeby tylko chłopa zająć po prostu, żeby już tam przestał jojczeć. Elektryk i Angela, jak wyszliście na górę, to zauważyliście Tomiego, który stał, nie, w przedpokoju. Się drapał, nie, po tej, patrzył na was. Tomi! Co? Co ty tu robisz? Szukam jakichś rzeczy, które mogę zawinąć, a co? Tomi! Będziesz jeszcze ich okradał. Serio? No przecież widzisz, że im niepotrzebne są rzeczy do szczęścia, tylko alkohol. To po co im te przedmioty? Tomi, idziesz z nami. W ogóle chodź, idziesz z nami. Nie. A sprawdziliście, czy tam w szafeczkach w sypialni niczego tak, nie ma? Tak, sprawdziliśmy. A okay. Sprawdziłeś, czy masz mózg w głowie jeszcze? To by się przydało. Widzisz, jak Tomiemu zaczyna ślina z kącika łz wyciekać. Myślałam, że z ucha mu coś zaczyna. No dobra, idę z wami. Robisz tę świeczkę z ucha. Dobra, idziecie w trójkę po schodach na górę. Matt, ty się tam rozglądasz po tym ogrodzie. No wiesz, ale jak jest ta weranda, to chyba mnie zobaczą, nie? Znaczy, rozglądasz, ja założyłam, że ty rozglądasz się po tej stronie, żeby właśnie nie wyjść na... No nie, właśnie nie chcę, żeby mnie nikt zauważył. Tak, no ja się po prostu tak rozglądasz się po tej części, no. Tak w miarę, żeby cię nikt nie widział. Wiesz co, też jesteś w stanie dostrzec, że to podwórko jest strasznie zabiedzone. Widzisz jakąś pustą budzę dla psa w ogóle. Ale nie ma tam żadnego psa, nie ma nawet łańcucha doczepionego, nie ma nic, więc możesz założyć, że kiedyś pewnie mieli jakiegoś zwierzaka, ale co się z nim stało, tego nie wie nikt. Widzisz gdzieś jakąś taką rozpadającą się, zbudowaną z desek szopkę, ciężko stwierdzić, co to jest, ale też to się rozpada. No ogólnie jak się rozglądasz po tym ogrodzie, powiedzmy, czy raczej działce, no masz wrażenie, że tutaj po prostu nikt o nic nie dba. Że no to po prostu jakby ktoś tutaj mieszkał i czekał, aż to wszystko się zawali. To korzystając z okazji, że jeszcze tam reszta ekipy się zajęła no tym gościem, bo słyszałem jak gadali, no i są w środku domu, to korzystając z okazji na szybciora po prostu idę gdzieś do obok do sąsiada czy sąsiadki, zapytać o dokładnie o ten dom, czy co się po prostu dzieje i tak dalej, okay. czy coś widzieli niepokojącego. Okej, okay, to ty się po prostu wycofujesz z tej działki tak, żeby cię w razie czego nikt nie widział i idziesz do sąsiada. I zaraz do ciebie wrócę. Angela, Tommy i Elektryk. Wy idziecie po schodach na górę. Schody trzeszczą, macie wrażenie, że za chwilę też się rozpadną. Są drewniane, ale takie naprawdę już, że wymagają chyba trochę renowacji. Ale nos Angeli was nie zwiódł. I rzeczywiście wchodzicie na taki otwarty stryszek przerobiony na pokój. Widzicie dwa łóżka. Widzicie taką szafę zamykaną. Widzicie taki stolik z dwoma krzesłami, które chyba służy jako biurko. Widzicie, że gdzieniegdzie leżą jakieś książki, jakieś zeszyty. Widzicie też dziewczynkę.
o długich, rudych włosach, leżącą bez ruchu na łóżku i drugą dziewczynę, widocznie starszą od niej, również rudą, która z zaskoczeniem patrzy na was. A co wy tu robicie? Dzień dobry. Hej, chcieliśmy spróbować porozmawiać z Magdą. Podejrzewamy, że jesteś jej siostrą? Tak, tak? Justyna, miło mi, ale... Cześć. Jakim sposobem byście weszli do domu? A wasz tata nas wpuścił? I tak, nasi koledzy teraz z nim rozmawiają na dole. Tak. Tata was... Jakim cudem was wpuścił? On nikogo nie chce do nas wpuszczać. Mamy po prostu dar przekonywania. Tak, jakoś im się udało. Wiemy, że z Magdą pewnie nikomu się jeszcze nie udało porozmawiać, ale... Nikt z Magdą przywiozła ją. Policjantka, była policjantka. Jej koleżanka, z tego, co zrozumiałam, jak z nią rozmawiałam. Magda z przyjaciółmi interesowała się jakimiś dziwnymi rzeczami. Nie wiem, niestworzone zjawiska, UFO, latające statki. No, wiecie, my też się młoda. Tym w pewien sposób interesujemy. Wiecie, nigdy jej w to nie wierzyłam. Młoda jest, może po prostu takie hobby miała, ale widzicie, że ona tak zerka na tą swoją siostrę, która leży w tym łóżku. No, nie odezwała się słowem. Leży ale... po prostu i patruje się w sufit. Ale kontaktuje coś, cokolwiek, czy tylko leży? Leży. Ja bardzo powoli chciałbym tam zacząć podchodzić. Znaczy, możecie normalnie się jakby w tym pokoju też rozejrzeć, bo Justyna was, jakby słysząc, że tata was wpuścił, nie robi jakichś problemów, poza tym no, widzi, że przyszliście po prostu porozmawiać na temat jej siostry, a no, ona widocznie martwi się o siostrę. No, widzicie to po prostu po jej twarzy, że nie wie, co ma robić już po prostu. Ja tak wyciągam dłoń w geście przywitania się. Cześć, jestem Tomek. A... Justyna. Cześć, Justyna. Słuchaj, a twoja siostra, jak ją przyprowadzili, miała jakieś dziwne ślady na ciele? Jakieś... Coś się zmieniło w jej wyglądzie, w... No spójrz na nią. I nie wiem, czy patrzysz na nią, czy nie, ale... No, to się jej przypatruje, niech mi rzuci na pojmowanie. Okej. Okay. Się jej przypatruje, bo tam podchodziłem. Pojmowanie, czyli to było comprehend? Yeah. Mhm. Yeah. Powiedzcie mi, kto ma jakie wyniki. Ja jestem za głupi. Jeden, to mi... To mi też. Jeden sukces, no. Tomi i Angela, wy rzeczywiście w momencie, jak ona zwróciła wam uwagę, żebyście popatrzyli na jej siostrę, zauważyliście, że dziewczynka, pomimo tego, że jest bardzo drobna, wiecie, że ona ma około 13 lat, wygląda strasznie staro. Jest pomarszczona, jakby miała 60-70 lat. Jest strasznie chuda, jej skóra wydaje się być pergaminowo cieniutka, jest bladoszara wręcz, jej oczy, które co jakiś czas znikają pod powiekami i to jest jedyny ruch, jaki wykonuje, wydają się też być bledsze niż były, niż powinny być. A dziewczyna... jest w złym stanie ogólnym, ale to, co jeszcze się może wam rzucać w oczy, to coś, to czy coś jest nie tak z jej nadgarstkami. Co? Nie jesteście jeszcze w stanie stwierdzić co, ponieważ przyjrzeliście się jej tylko tak przelotem, ale coś tu definitywnie jest nie tak. Jak się nachylam nad tym, nad tą kobietą starszą w tym momencie? Mówię, zobacz, Angela. Napęd statków obcych załamuje przepływ czasu. Ewidentnie. Stąd te drzewa dziwne, dziwnego koloru wcześniej widzieliśmy. Teraz ona jest starsza niż powinna być. I próbuję się tym nadgarstkom przyjrzeć. Rzuć mi na śledztwo.
Justyna stoi, założyła ręce na piersi i na was się patrzy. Rozumiecie już, dlaczego nie wiem, co mam robić? Tak, ale na przykład byliście u lekarza, czy nie? Podejrzewam, że lekarz stwierdził, że nie wie, co zrobić. Tata stwierdził, że nikt nie będzie dotykał Magdy, że on nic nie chce, żeby ludzie o tym gadali. Poprosiłam mamę, jak była jeszcze trzeźwa, żeby zadzwoniła po karetkę. Przyjechało pogotowie, dało jej kroplówkę i powiedzieli, że nie wiedzą, co jej jest i jak chcemy, to możemy ją dać do szpitala, ale oni nic więcej nie zrobią. Rodzice nie wydali zgody. Boże. A gdzie jest wasza mama teraz? Nie mam zielonego pojęcia, pewnie poszła do sklepu. Bo do sąsiadki niedługo wróci. Boże. Tomi, ty się przyjrzałeś tym nadgarstkom i jesteś w stanie stwierdzić, że są pościniaczone, jak gdyby były związane jakimś takim mocnym powrozem albo sznurem. Tak jakby ktoś skrępował tą dziewczynkę. Mm-hmm. Ale jak tak przyglądasz się jej ręką, bo jest w takim t-shircie, nie widzisz żadnych siniaków od pobicia. Ktoś ją związał. Ja bym chciał usiąść na tym łóżku i tak po prostu na razie delikatnie położyć dłoń na jej ramieniu. Mhm. Taką delikatnie... Nie ma żadnej reakcji z jej strony. Mhm. To do jej siostry, ona tak cały czas? Nic? Zero? Zero. Dobra, ja podchodzę z łokcia elektryka. Dobra, synsie. Siadam obok niej i tak patrzę się na tę dziewczynę. Wyciągam drażę niepewnie i hej, Madzia, przyszliśmy porozmawiać, bo naprawdę chcemy ci pomóc. I tylko musiałabyś jakoś dać znać, że rozumiesz, co do ciebie mówimy. My coś wymyślimy, ale chcemy, żeby było lepiej i nie zostawimy cię tak. Pomóc możesz... tobie i twoim znajomym, bo słyszeliśmy, że... Angela, rzuć mi na urok. Co mały monitor do Foundry. A ile jej nie było, jeżeli możesz nam powiedzieć? Kiedy zauważyłeś jej zniknięcie, ile minęło czasu, aż się pojawiło? Mogę zrobić tyle rol ze wstydu? Sztali! Możesz. Czy na dzisiaj będziesz miała zrolowane. Prawie tydzień ich nie było. Chciała, dobrze, a przyszła tak. Potknęła się i głową uderzyła w młodą, nie? Magda nie reaguje. Tomi, tu usłyszałeś odpowiedź Justyny, że mówiła, że prawie tydzień ich nie było. Magda, zdaję sobie sprawę, że coś, co się musiało stać, nie jest najprzyjemniejsze do wspominania, ale potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy od ciebie, żebyśmy byli w stanie pomóc i tobie, i twoim znajomym, bo oni do tej pory, z tego co wiem, się nie odnaleźli. Też mi rzuć na urok. Widzicie, że Justyna podchodzi do nóg łóżka swojej siostry i patrzy na nią taka przejęta. Moment. Na czarma. Ja. Rol. O! Słuchaj, masz wrażenie, że jak skończyłeś mówić, to jakby całe ciało Magdy drgnęło i zamrugała kilka razy szybciej, ale to było wszystko. Ale że coś się ruszyło. Nic, to Tomi, widząc tą reakcję, jakąkolwiek ze strony tej Magdy, tak uklęknie przy łóżku, chwyci ją za dłoń. Boże, ona już jest obleziona dookoła. I próbuję jakiś kontakt nawiązać. Magda, tak? Ona się nazywa Magda? Tak, Magda. Magda, słyszysz nas? Dochodzą do ciebie jakieś głosy nasze? Rozumiesz nas? Mrugnij dwa razy. Jak nas słyszysz, to pierdnij raz, jak nie, to dwa razy. Przecież nic się nie dzieje, a Justyna po prostu ma... Myślę, że twoi koledzy bardziej do tego nadawali. Przepraszamy, kolega ma bardzo dobre chęci, ale czasem... A co znaczy, jak nie pierdzi? Że nie wie? Tomi, a umiesz pierdnąć na zawołanie? I słyszysz... Nie próbuj!
Jak oni rozmawiają o tych pierdach. Spustrzenie chciał... puli, tak zwane. Znowu położyć delikatnie dłoń na ramieniu Magdy, powiedzieć, że Magda, chcemy pomóc wszystkim, bo jakby widzę, co ci się stało i chcemy nie dopuścić, żeby też innych to spotkało. Jeżeli jest chociaż minimalna szansa na to, że będziemy w stanie ich uratować, naprawdę jesteś naszą jedyną deską ratunku w tej chwili. Jak chcesz, możesz sobie ze wstydu urok. Ja? Mhm. Czemu ze wstydu? Jemu weszło. No bo... Mi weszło. Ale... Żeby mieć więcej sukcesów. Okej. Okay. Mogę mu jakoś pomóc? I'm do this. Tak, to mi mu pomoże. To mi... Masuję go po... na barki. Barki. Dobra. Kliknąłem i... Sukces. Nie, ma jeszcze jedną kostkę, tak? Jak to mi mu pomagał? Słuchajcie. Pasował mnie po ramionczku. Widzicie? Wy tam się trochę przekomarzacie. Trochę jest to taka sytuacja 50-50. Ale elektryk jakimś dziwnym sposobem, ten jego urok naprawdę działa. I kiedy skończył mówić do Magdy, zauważacie, że ona znowu kilka razy bardzo szybko mrugnęła. Wzięła bardzo głęboki, taki wysokim tonem oddech. I słyszycie, jak szepta pod nosem. Ja się nachylam od razu. Jeden listek, drugi listek, trzeci listek koniczyny. Ona jest wędrowcem, a my jej naczyniami. Kuźnia Hefajstosa. I dziewczyna znowu zamiera. Justyna jest w szoku. To pierwszy raz, kiedy się odezwała, odkąd wróciła. Magda, siostrzyczko! I widzicie, że zaczyna nią potrząsać, ale Magda już nie reaguje. Jej siostrę chce tak złapać za ramiona ciut mocniej, takie... To raczej nic w tej chwili nie pomoże. Ale to pierwszy raz, jak się odezwała, odkąd wróciła. Wy rozumiecie w ogóle te słowa? Jaka koniczna? Jaka kuźnia Hefajstosa? Kto jej to zrobił? Jeszcze nie wiemy, ale postaramy się tego dowiedzieć. Właśnie tak jak powiedziałem twojej siostrze, jesteśmy tutaj, bo... Czasem we wrześniu dzieją się dziwne rzeczy, a my staramy się trochę pomóc ludziom tu, trochę tam, więc... Staramy się ich unikać, ale zawsze jakoś tak się kończy, że... Zawsze wpadamy w najgorsze gówno, jakie się dzieje. No. Ja mam pomysł, chłopaki, ale to potem też pogadamy, jak będziemy gadać z Matym i Ciślakiem. I tu wam chwilę utnę, żeby wrócić do reszty. Aspi, Mat, ty poszedłeś do sąsiada. Innego niż Cieślak. Pukasz. Dzwonisz. Otwiera ci kobieta, około 40 iluś lat. Całkiem schludnie ubrana. Prosto, ale schludnie. Ma krótkie blond włosy ułożone tak dość specyficznie. Patrzę na ciebie. Tak, czym mogę pomóc? Dzień dobry, tutaj Mateusz Szrama jestem. Jestem z gazetki szkolnej. A tutaj tak chciałem dopytać, bo troszeczkę się niepokoję. Chciałbym się dowiedzieć, czy może... Widziała pani coś niepokojącego i tam wskazuje na ten dom, jeżeli chodzi tutaj o... I mówię, że chodzi mi o tę dziewczynkę, tak? I o Guemor, o rodziców i tak dalej opisuje. Rzuć mi na urok, tak plus minus. Chcę wiedzieć, ile ci powie. Ale ona już tak słyszała, że chodziło o słupskich, tak ciężko wysnęła. Oj, co ja ci mogę, chłopcze, powiedzieć o nich? No. Czy mogę przerzucić się ze wstydu? Może. Ona zdycha.
Co ci mogę przepowiedzieć, no? Ojciec pijak. Macocha pijaczka. Żona to od niego odeszła, dziś z dziećmi nie chce mieć kontaktu. Magda pewnie uciekła z przyjaciółmi. Wszyscy tutaj mówią, że to, że się nie odzywa, to po prostu boi się konsekwencji tego, co zrobiła. Jej ojciec i macocha są znani z tego, że mają niewielkie pokłady cierpliwości i są bardzo agresywni. To bardzo ciekawe, bo parę minut temu widziałem zupełnie co innego, ale jeżeli chodzi o wnętrze domu, to rzeczywiście nie wygląda to zbyt zachęcająco. No, chłopcze, co tam się dzieje? Non-stop libacje, non-stop chleją, krzyczą na siebie. Tylko Justyna jeszcze jakoś trzyma ten dom w ryzach, że się jeszcze nie rozpadł. Biedna dziewczyna, 17 lat, a takie... taki ciężar na jej barkach. Rozumiem, rozumiem. A takie jeszcze jedno pytanie z czystej ciekawości. Czy może ostatnio ktoś przychodził albo widziała pani może coś podejrzanego przed tym domem? Albo w okolicy? Podejrzanego. Nie, przychodzą koledzy do Magdy, ale mało kto chce ich wpuszczać. Przychodzą do nas pytać się, czy może coś wiemy. No karetka raz przyjechała, pewnie siostra albo matka wezwały na chwilę do Magdy, ale z tego co wiem, to Magda dalej jest w domu, nie wzięli jej do szpitala, powinni, powiem ci chłopcze, że po prostu żal tych dziewczynek, żal. Jak ma pani na imię? Ania, Anna. Pani Aniu, bardzo dziękuję, bardzo mi pani pomogła. Już nie będę pani zawracał głowy. Podaję tak rękę i życzę miłego dnia i mam nadzieję, że uda się jakoś pomóc tym dziewczynkom. No ja też mam nadzieję, też mam nadzieję, że ktoś pomoże tym dziewczynkom, bo rodzice to już... daj chłopcze spokój. Dobrze, no to ja tak skinąłem głową i tak... Dobrze, ja już będę szedł, także życzę miłego dnia. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Drzwi się zamykają. No i idę w kierunku domu z powrotem. Dobra, idziesz w kierunku domu i dostrzegasz, że jakaś kobieta takim dość dziarskim krokiem kieruje się do niego. Idzie ścieżką do drzwi frontowych. Widzisz ją od tyłu. Ma długi warkocz. Czarne włosy, nie widziałeś jej twarzy, ma na sobie dość takie modne ciuchy. Nie jesteś nawet w stanie jej złapać, ona tak szybko idzie w kierunku tego domu. I w tym momencie Mati i Cieślak, o czym rozmawiacie z tatą? No, pani kierowniku, ja tu mam jeszcze kilka pytań, bo bardzo ciekawie pana praca, którą pan wykonywał i niech mi pan powie, czy pana koledzy też stracili pracę wtedy? Wszyscy chłopcy stracili pracę w Interfizie. Wszystko zamknęli, wyrzucili po prostu jak śmiecie niepotrzebne. Wszystkich wyrzucili. Polewam mu. Już pół butelki wypił, chłop nadal jakby w ogóle nic go to nie chwyciło, nie? A kiedy to było? O, no wtedy jak zamknęli, nie, pętlę. Czyli 10 lat temu? Nie, no 9, 8. Wiesz, dni się to wszystko w 9-8? To się wszystko zlepia w jedną taką kulę nieszczęścia. A słyszał pan o nalocie policji na laboratoria Interfizu? Nie. Już tam nie było. Już tam nie było, ale to było 9 albo 8 lat temu, jak pan wrócił. Oczywiście, bo to ode mnie oczekuje, że ci podam jakąkolwiek... No przepraszam, a pana koledzy, czy... oni są w stanie odpowiedzieć na kilka pytań, kiedy to było? Może któryś z nich... zapytać. A mógłby pan podać nazwiska? Imiona? Ja się ze mną rozmawiać, a nie z moimi kolegami, że wam to... nie wystarcza? No nie, no z panem to też pogadamy, no wiadomo, no nie przyszliśmy przecież z pustymi rękami, tylko chcemy też dokończyć inny artykuł. To zawsze się tak kończy, przychodzą niby do mnie, a potem się okazuje, że z kimś innym chcą rozmawiać, ja wiedziałem, że naprawdę nikogo nie interesuje. No przecież to słuchamy pana historii życia. Przecież to będzie pana historia życia i ewentualnie drobnym druczkiem i kolegów. Tak.
Myślę, że on tam upił kolejne dwa łyki tej ciepłej wódki. Aż was mierzi, jak widzicie, jak on tam wali po prostu ten alkohol. Ale ja będę główną postacią, tak? No pewnie, że tak. Będzie pan gwiazdą artykułu. A dostanę swoją kopię? No jasne, że tak. Widzicie, że on tak wziął, chrząknął. No, pracowałem jeszcze z Jankiem. Janek Ptak. On budował ze mną tunele. Dobry kolega był. Nie wiem, gdzie mieszka, ale Janek. Ale Janek co? Ptak. No, Janek Ptak. A, Ptak. Tak, to był mój kolega. I jeszcze była taka pani, ona, pani Marysia, jak ona miała na nazwisko, ona nam pomagała, księgową była. Widzisz, że on się zaczyna trochę zapętlać, trochę stresować. Macie wrażenie, że on trochę traci kontakt z rzeczywistością. Jakby odpływał wam i cały czas powtarzał Marysia, ale nie potrafił wydusić z siebie jej nazwiska. A jak wyglądała chociaż? Kto? Ta Marysia. A, Marysia, tak, Marysia. Marysia nazywała się Wieprzycka, Marysia Wieprzycka. To była nasza księgowa. Taka fajna kobietka. Moment, czy tego nazwiska wcześniej nie było? Nie. Nie, pierwszy słyszę. Ale to u mnie normalne. Okej. O co pytacie? Jeszcze. A to jak myśli pan, wezmę tego Dudkę na mundial w końcu, czy nie? Dudka? A przecież Dudek to chyba nawet nie gra, nie? W stałym składzie. A on jeszcze nie w reprezentacji nie jest, no. On dopiero, no jak w młodzikach, w Feyenoordzie, no. Gdzie drugim bramkarzem jest? Nie wpuszczą go nawet na murawę. Możesz mieć rację, chłop. Wybaczcie, jemu też tak ciężko w życiu. I macie wrażenie, że wrócił stary Jakub po prostu, znowu płaczący. Ale nim jesteście w stanie zapytać go o cokolwiek, słyszycie tung! Drzwi uderzają z rozmachem o ścianę i słyszycie: jestem! Słyszycie damski głos. Ho, co to za przyjemny głos! Ach, to jest małżonka, Ula. Stara wróciła. Tak, to jest ta, którą ty widziałeś. To jest kto? Co mówisz, moja co? Małżonka, Ula. Ona... Małżonka, która pana nie wspiera, pamiętamy. Tak, no ale lepiej tego nie wspominajcie przy niej. I słyszycie szybkie kroki i widzicie rzeczywiście kobietę, która ma długie czarne włosy, spięte w warkocz. Jest szczupła, całkiem nieźle ubrana, jesteście po prostu w szoku, patrząc, jak bardzo nie pasuje do obrazka całego tego domu tutaj. Patrzę na was takim spojrzeniem, takim złowieszczym, mruży oczy. Usta ale robią pan... się w taką cienką linię. Pan Jakub nie mówi, że ma pan taką uroczą małżonkę. Kuba? Co to za dzieciaki? My jesteśmy z gazetki. Jakiej gazetki? Piszemy artykuł. A ja się pytam, jaka gazetka, jaki artykuł, dlaczego siedzicie w moim domu? No bo my piszemy artykuł o wybitnych mieszkańcach. I piszecie o moim mężu, mam wam uwierzyć. O tym nie robię. No pewnie, że tak. A chce pani też być w tym artykule? Słuchaj, dzieciaku, ja nie mam czasu, ja jestem kobietą sukcesu, a ten tutaj nie rób, znowu nie go sprząta. No to się świetnie składa, właśnie takich ludzi potrzebujemy. Ej, jaki kolor włosów ma pan Jakub? On jest łysiejący. On ma takie kępki takich siwych włosów już po prostu na głowie. On jest prawie, że łysy. Ciekawe. Czym się pani zajmuje? Ja? Biznesem? A myślisz, że kto utrzymuje ten pierdolnik cały tutaj?
A tak dokładniej, biznesem. To w jakiej branży? Handlowej. Nie interesuj się, szczeniaku. Co? Pewnie chciałbyś mi zabrać, nie? Interes. Ja już was znam. Przychodzicie, nazywacie, że pijaczka jestem, a potem się zdziwicie. Ale hola hola, nikt takich rzeczy przecież nie powiedział. Jak mówiliśmy, no, piszemy artykuł o wybitnych ludziach z Wrześni i właśnie szukamy takich ludzi jak pani. Tak, słuchajcie, takich ludzi jak pani, a rozmawiacie z największym nierobym i nieudacznikiem we Wrześni. Zobaczcie na niego, gruby, płacze, chleje. No normalnie! Dzieci se narobił ze starą, a teraz na mnie wszystko zrzuca. To niech pani siada, wódeczki mamy. Panie, ja nie piję. My też. Brzydzę się wódką, brzydzę się alkoholem. On źle wpływa na procesy myślowe, a ja jestem bizneswoman. Ja wiadomo, nie mam na to czasu. Wiadomo, twój alkohol. Widzicie, że Jakub mi się coraz bardziej zaczyna trząść pod bródek. Ale kochani, oni są tacy pilni! Zamknij się! Niech pani siada, no i się napije. Wiadomo, twój alkohol, no ale wiadomo, że trzeba czasem. Czy my to słyszymy z góry? No wy słyszycie jakieś człowiek krzyki. Chciałam powiedzieć, że my próbujemy zejść po schodach i słyszymy... Człowiek niewielbłąd napić się czasem musi. No, dokładnie. Jakub! Idź po w kuchni. Ja porozmawiam z panem. Widzisz, że ten Jakub tak wstaje, taki jak pies po prostu z zbitym ogonem. Tak szura. Tymi brudnymi kapciami znika w domu, ona siada. Zamaszyście noga na nogę. Ręce znowu założa. No słucham, co by panowie chcieli wiedzieć? No, w jakiej branży pani działa? Jak długo? Ale proszę się napić, proszę, proszę. Mówiłam panu, alkoholu się brzydzę. Ale to nie jest alkohol, to jest wódka. Jak nie? To wódka, no właśnie. No właśnie, to nie jest czysty spirytus. Patrz na mojego starego, patrz na mojego starego, to zobaczysz, co robi z nim wódka. Wódki się łysie. Ono tak. Już ci mówiłam, chłopcze, pić nie będę. Możesz pytanie zadać, ale pić nie będę. Możesz mojego starego stoczyć do końca. Jak zdechnie, to przynajmniej będę miała z nim święty spokój. My już możemy zejść z tej góry. Zaraz do was wrócę. To chcemy wiedzieć, w jakiej branży pani działa. I ona wam zaczyna opowiadać rzeczywiście handel, że sprowadza ubrania z zagranicy, z zachodu. I zaczyna wam opowiadać cały swój plan biznesowy. W tym czasie, Matt, ty dochodzisz do drzwi frontowych, możesz wejść, możesz nie wchodzić, i ci, co są na górze. Magda nie odezwała się już. Leży tak, jak leżała, co jakiś czas tylko mruga. Justyna też się trochę uspokoiła. Usłyszeliście to huknięcie drzwi na dole, więc Justyna miała tylko takie... Macocha wróciła. Jak tylko odhukasz, podskoczył. Co to było? Wiesz, jakie zwierzę wbiło? O, można tak powiedzieć, macocha wbiła. Stara alkoholiczka. Pewnie znowu przyniosła w ciul wódki ze sobą. Ale tak wracając, wiecie, o co mogło mojej siostrze chodzić? Jaka koniczyna? Nie wiemy. Ale jak się dowiemy, to będziemy wiedzieli. Mi się wydaje, że chodzi o to, gadaliście o tej jakiejś kobiecie, co Mati się tak strasznie nią przejmuje. I ona coś gadała, mówiła o naczyniach? A wiecie, jak to jest koniczyna, że to jest jedna rzecz, ale się z niej składa kilka rzeczy. Trochę abstrakcyjne myślenie. Dobra, Angela, ale... Nie? Że ci... Kilka rzeczy składa się w jedną rzecz i są naczyniami, więc myślę, że może niekoniecznie byli to kosmici, ale Siemienowska wykorzystała ich, żeby się zmaterializować na Ziemi. I na przykład z Magdy już wyciągnęła wszystko, co mogła i przeniosła się na kolejną osobę. Na przykład, żeby na niej żerować. Chciałem cię powstrzymać, może dlatego, żebyśmy pogadali wszyscy, jak będziemy razem na dole, bo my możemy snuć teorię. Chcesz tu zostać do końca życia? Ale tam chcesz jest jakiś schodzić do moich rodziców? Znaczy do mojego ojca i jego żony? Ja chcę się...
Tak, Matt? Ja chcę się rozejrzeć, gdzie dokładnie siedzi Mati i Cieślak. Oni siedzą na werandzie. Wszyscy razem z tą kobietą, tak? Tak. No to ja chcę się przekraść do góry. To rzuć mi na skradanie. Wy rozmawiacie, widzicie, że Justyna tak patrzy to na jednego, to na drugiego. Wiecie, z twojego złego lepiej, jak chcecie siedzieć tutaj niż na dole. No, ja nie radzę wam rozmawiać z moim ojcem albo z tą macochą. Tak, z drugiej strony jakby mam wrażenie, że naszym przyjaciołom może się też przydać tam kawaleria na dole, bo faktycznie słyszę twoją macochę, to... Jak chcesz, to idź. Ja nie będę z nią gadać. Ja już słyszę, co tam się dzieje. Zresztą ona chyba nie wie, że my tu jesteśmy. Pewnie nie. Więc... Gdyby wiedziała, zaraz... ile osób jest u nas w domu, to by zaczęła robić takie tantrum. Czyli ty sugerujesz? Trzeba by was uczyć butelkami. Że ta cała podróżująca w czasie kobieta wykorzystuje inne żywe organizmy do pożyczania od nich czasu, aby wykorzystać do jego alteracji? Żeby się odmłodzić. Tak patrzę na tą jego... Skąd ty znasz takie ciężkie słowa? Do cofnięcia się w czasie albo do podróży w przyszłość. O to mi chodziło. Ja myślę, że ona się odmładza. I wyciąga z innych to i się odmładza. Ale twoja teoria też jest dobra. Widzicie, że Justyna w tym momencie tak patrzy na Angelę. To w sumie może tłumaczyć ślady. I patrzy na elektryka i na Tomiego. Pomóżcie mi, Magdo, wrócić na bok. Podchodzę. Pomagam, ale... Ona jest drobniutka, więc rzeczywiście... Ona ma 12 lat. 13 lat ma, więc ona jest drobniutka bardzo... 70 lat ma. Nie. Ona po prostu staro wygląda, ale ciało ma 13-latki, w sensie gabarytowo. Zresztą osoba 70-letnia zazwyczaj też jest drobna. Obracacie ją na bok i Magda podciąga delikatnie jej t-shirtkę. I widzicie, że wzdłuż linii kręgosłupa, czekajcie, tylko muszę sprawdzić, bo Matt, ty rzuciłeś, tak? Matt, wchodzisz na górę w momencie, jak oni oglądają plecy dziewczyny. Widzicie na jej plecach bardzo dziwne ślady, takie jakby okrągłe, czerwone, z taką obwódką jak po bańkach takich chińskich, z takimi dużymi miejscami jakby po wkłuciach dziwnej strzykawki, dziwnego urządzenia. Trochę to wam przypomina jakieś takie okrągłe wtyczki do komputera, w sensie śladem jakby, że to miało kilka bitów. Nie jesteście w stanie do końca stwierdzić, co to jest, ale Justyna pokazuje wam, że to leci wzdłuż całej linii kręgosłupa. Nie chcą zniknąć. Cały czas wyglądają tak samo. Udało wam się? Jezus Maria! Jezus, Matt, mogłeś ostrzegać. To wasz kolega? Tak. Cześć, spokojnie. To się całe życie skrada. Mam do ciebie pytanie. Możesz dać jakąś kartkę papieru i coś do rysowania, bo chcę to spróbować po prostu. Justyna podchodzi do tego stolika, wyrywa kartkę z zeszytu, bierze, daje ci jakiś ołówek czy kredkę taką czarną. Staram się to przerysować jakby jak najdokładniej każdy ślad. Ja tak podchodzę bliżej i tak patrzę na te ślady. Jezu, co jej się stało? Nie mam zielonego pojęcia. No, Matt, w skrócie, nasza teoria jest taka, że ta typiara, tam Elżbieta ich podłącza i wysysa z nich młodość. I przyspiesza im czas, żeby sobie zwolnić, albo przyspieszyć, albo się przenieść gdzieś w czasie do przodu, albo w tył, ale wykorzystuje do tego dzieci. I drzewa, które widzieliśmy wtedy tam na przykład też. No właśnie, to by się nie łączyło i z tam dziećmi. Ją... Drzewa nie miały śladów styczek. Swoją drogą chyba przyszła żona albo... Przyszliśmy. Macocha, tak. To ona jest taka agresywna. Lepiej nie radzę nam schodzić w tym momencie na dół. Trzeba jakoś znaczy, uratować Matiego i Cieślaka. Wyjdźcie, albo weźcie swoich przyjaciół, bo... Trzeba ich jakoś wyciągnąć. Możesz nam coś jeszcze powiedzieć? Coś zauważyłaś jeszcze oprócz tych śladów na kręgosłupie? Wiecie co? Nie wiem, czy to jest ważne, ale no... Odkładamy Magdę z powrotem. Więc tak, no jak już przerysowaliście, bo czekam, aż elektryk przerysuje ten ślad. Jak elektryk przerysował ślad, to rzeczywiście ona poprawia koszulkę, kładzie się Magdę, Magda dalej się nie rusza, jest po prostu takie warzywo. Magda wróciła w tych samych ubraniach. A ubrania też wyszła. Wyglądały jakby były starsze? Wiesz co, nie, po prostu
brudne, jakby, no, rzeczywiście, no nie prała ich, tak, no nie miała się nawet jak umyć, no wróciła taka trochę... Czyli ubrania nie wyglądały jakby 58 lat? Nie, miała. Znaczy, nie wiem, czy to jest ważne, ale miała na nodze tylko jeden but. Różowy trampek. Nie wiem, czy w cokolwiek on to mówi, ale może jakbyście gdzieś kiedyś znaleźli coś takiego, to może to będzie dla was jakaś, nie wiem, jakiś dowód, ślad. Znaleźliśmy gdzieś różowy but, chłopaki? Nie, wydaje mi się. Trampek taki różowy, taki zakostki. Nie wiesz, może, ponieważ słyszeliśmy, że twoja siostra razem ze swoimi znajomymi gdzieś się wybierała pewnego wieczora. Nie wiesz, może... Nic takiego, nic, absolutnie żadne... Nie, żadne... Magda wykradła się w nocy, nie wiem gdzie poszła, nie mówiła, nie, nie była za nie bardzo... Nie mówiła, gdzie idzie? Nie. Może... Magda była zamknięta, jest zamknięta w sobie. Teraz tym bardziej. Wiesz może, czy miała jakiś przyjaciół, tych znajomych, z którymi tam poszła, znasz kogoś, imię, nazwisko, cokolwiek? Nie, nie bardzo. Znam tylko, wiem, że była jakaś Asia... I był od razu na tej Sylwek. Kartce. Asia i Sylwek to kojarzę, bo kiedyś coś opowiadała, że się pokłócili, ale nie znam nazwisk, nie znam dzieciaków. Nie mam czasu też. Muszę się nią zajmować, muszę się zajmować domem, no, przy tych rodzicach. Jasne, rozumiemy. Wiecie co, dobra, ratujcie to. Swoich kolegów, ale zanim wyjdziecie, myślę, że ona podchodzi do bezgłowia łóżka Magdy. Unosi trochę poduszkę, na której leży głowa Magdy i wyciąga spod niej dyskietkę, którą podaje Angeli. Znalazłam to w kieszeni ogrodniczek mojej siostry, kiedy tu trafiła. Nie wiem, co to jest, ale może zawiera jakieś dane albo jest jakimś dowodem, który wam pomoże znaleźć osobę odpowiedzialną, która zrobiła to mojej siostrze. To może nam dużo dać. Dzięki. Mówię poważnie, nie wiem co to jest, nie wiem jak to działa, też nie mam komputera, więc... To mi... Co? Chyba musimy odwiedzić Karynę. Powiedz mi jeszcze, znasz tylko może Bożenę Wiatyk? No to jest ta... Była policjantka, która przywiozła Magdę. No. Tak. Gdybyś się czegokolwiek dowiedziała, jakiś coś strzępek, albo Magda by cokolwiek więcej powiedziała, mówię słowo, dwa, cokolwiek. Powiadom ją proszę, bo byliśmy u niej, więc można powiedzieć, że troszeczkę współpracujemy w tej sprawie i chcielibyśmy zdobywać wszystkie informacje, jeżeli będziemy w stanie. Jasne, jak będę coś wiedziała, to ją powiadomię. Dobra. Dzięki, Justyna, za pomoc, a drażę kładę tam przy łóżku. To dla was. Jeszcze raz, co ona mówiła? Magdę, ona mówiła koniczyny, kurde, kuźna Hefajtosa i co jeszcze? Spoko to mi, pamiętam to wszystko. To może powtórzę. Dobra. W takim razie? Electric Machine Mind. Nie, to jest ten moment, kiedy po prostu u elektryka zaczyna działać, kabelki się pierwszy raz w życiu połączyły. To się podziel z tymi połączeniami. Wiecie co... Zaraz, jak wszyscy będziemy. Tak. Angela, wyjdź. Pomogę twoim przyjaciołom. Chcecie zrobić tyle dla Magdy, to wyprowadzę ich w BR bezpiecznie. Dobra, to chodźcie, my zawijamy, a potem chłopaki się ewakuują. I widzicie, że rzeczywiście Justyna schodzi z wami po schodach na dół. Otwiera wam drzwi wejściowe. Poczekajcie przynajmniej przy ulicy, ja pójdę po waszych kolegów. Ilu ich tam jest? Dwóch, dobra. Daj tą dyskietkę. Czemu mam się dawać? Ja mogę potrzymać. Patrzę ci się z morderczym spojrzeniem w oczy. Widzisz, że widzę twoją duszę nagą. Ignoruję go. Absolutnie go zlewam. Ty jestem twoim starszym kuzynem, masz mnie słuchać. Justyna idzie na werandę, gdzie cały czas Mati z Cieślakiem muszą wysłuchiwać biznes planu macochy Urszuli, która 17 raz zaczyna opowiadać, dlaczego jeans z zachodu są lepsze niż ze wschodu. Chłopaki, macie ochotę sami się napić tej ciepłej wody. I widzicie, jak przez drzwi nie przychodzi Jakub, tylko wychodzi młoda, rudowłosa dziewczyna. Patrzy na was trochę zaskoczona. Patrzy na swoją macochę.
chłopaki, bardzo was przepraszam, ale mam sprawę do mamy i muszę z nią porozmawiać, więc... Ja, ale już przychodzi od razu, ma chcę co jakiś tu, od razu chcę być. Nie, Magda to moja siostra, Justyna jest. Okej. Nie widzicie, że ona tak... To my sobie pójdziemy w takim razie... Ale chłopaki, przecież ja wam jeszcze nie zdążyłam opowiedzieć o najważniejszym, nie? Spokojnie. Rodzina pierwsza, my jeszcze następnego dnia przyjdziemy do końca. My przyjdziemy jutro. No ja mam nadzieję, że przyjdziecie. A ty czego chcesz, szczeniaro mała? I jak idzie, jak wychodzimy, to ja... Co pani mówiła o tym? Staram się wziąć tą wódkę. Justyna zagaja rozmowę jakoś ze swoją macochą. Ja jeszcze mam drugą faję. Tylko ona was trochę wypycha, żebyście już poszli. Macie wrażenie, że ona zrobiła to specjalnie. Ty się chciałeś rozejrzeć po domu, czy coś się w nim zmieniło? Tak, czy w sensie, czy jest, czy nagle pojawiły się butelki z alkoholem, które ktoś mógł przynieść? Nie. I ona nie zareagowała też, jak wziąłem tą wódkę? Nie. Okej. Nie, ona zaczęła się drzeć po tej Urszuli. Przepraszam. Urszula zaczęła się drzeć po tej młodej Justynie. Słyszycie coś tam, że jest niewdzięczna, że czego znowu chce, że ma się zająć swoimi sprawami, że ona ma biznes, że niech się zajmie swoim ojcem, który jest niedojdą. Widzicie Jakuba, który stoi w kuchni i przekłada brudny talerz na brudny talerz. Nawet na was nie zwrócił uwagi, że wychodzicie. On po prostu przekłada te brudne talerze z jednego miejsca na drugie miejsce i wychodzicie. Na świeże powietrze widzicie resztę swoich przyjaciół, którzy już stoją przy głównej drodze. Okej, to generalnie widzicie, że Mati wygląda, jakby dusza z niego uleciała. Jakby po Cieślak, prostu... wyszliście z domu. Jakby w domu się nic nie zmieniło, jak coś. Jego wzrok jest niesamowicie pusty i podchodzi do was. No, widzę, że mieliście ciekawą pogawędkę. No, to co tam u nich słychać? Wnioskuję bardzo. Angela, jak nie chcesz, aby twój mózg wypłynął ci przez uszy, to mów tylko i wyłącznie tego, co się dowiedzieliście i jest ważne. Ważne. Dobra, chodźmy stąd, bo nie chcę przy tym domu rozmawiać. Tak, chodźmy. I zróbmy 5 minut przerwy, żeby mózg Matiego się zresetował. Przerwa na tak zwany reset. Nie, tak. No, Mati dalej będzie tak wyglądał, takie... Dobra, ludzie, zrobimy przerwę krótką. Stan, katatonia. Zrobimy krótką przerwę. Przypominam, że możecie też oglądać tę sesję na Spotify. Właśnie to słuchać. I też są wrzucane na YouTube'a z opóźnieniem dwutygodniowym. Zaraz wracamy. Zaraz wracamy. Kisłodki! Piękny kubek. Dobra, wracamy, ludzie. Dziękujemy za cierpliwość. Lecimy dalej z sesją numer 2 trzeciego scenariusza. Tak jest, wracamy. Wyszliście z domu Magdy. Każdy z was trochę inaczej będzie wspominał ten dom i spotkania z nim. Mati do tej pory szuka dwóch utraconych neuronów. Wszystkich utraconych neuronów. Cieślak cieszy się, bo została mu butelka wódki, której nie otworzył. No mamy jeszcze tą jedną otwartą. My to i macie tą jedną otwartą, gdzie tam w sumie tak troszeczkę więcej niż ćwiartka zostało. Mój mózg idziecie drogą. Słuchajcie, jest już na chyba koło 7. Naprawdę, no trochę wam zeszło w tym domu. Nawet nie wiedzieliście, że aż tyle. Idziecie na autobus. Przystanek. Tak jest. Dobra, co wiecie? Po kolei. Stan Magdy ogólnie... Ona ma 13 lat, a wygląda jakby miała 70? Okay. Dosłownie. Ma pomarszczane ciało, jakieś taki... Zaczyna być... Tracić kolory. Jak taki zdrowy człowiek. Ja nie wiem, czy ja to zauważyłem z tymi otarciami na nadgarstkach. Tomi to zauważył. Tomi mówił. No, miała otarcia na nadgarstkach, ktoś ją przytrzymywał. Związaną. Ale innych śladów jakby przemocy nie widzieliśmy. No nie wiem, czy nie można by przemocą nazwać jakieś wpinanie jakichś kabli do kręgosłupa? Chwila. Znaczy, ja im pokazuję tą kartkę, gdzie rysowałem to. Miała takie znaki na kręgosłupie. Okej. Okay. Co jeszcze wiecie? Jak udało się do niej trafić, to pamiętam, że powiedziała,
coś na zasadzie jeden listek, drugi listek, trzeci listek koniczyny. Ona jest wędrowcem, a my jej naczyniami i rzuciła nazwą kuźnia Hefajstosa. Czyli albo siłownia, albo laboratorium interfizu. Sądzę, że bardziej to laboratorium. Na pewno. Jej siostra też mówiła, że karetka przyjechała, jak ją wezwali, ale podali tylko kroplówkę i powiedzieli, że oni więcej nie są w stanie zrobić, mogą młodą oddać do szpitala. Czyli ona urosła, tak? Postarzała. Jakby dalej jest drobna. Wygląda jak 13-latka, ale jej skóra i oczy, wszystko jest stare. To było bizar. Matt, a dowiedziałeś się czegoś od tych sąsiadów? Byłem u jednej sąsiadki obok. Przedstawiłem się, że jestem z gazetki szkolnej, że się martwię o te dziewczynki i popytałem co nieco, czy ktoś przychodził tutaj do domu, czy widziała coś niepokojącego oraz parę innych rzeczy. Do domu przychodzili znajomi, czy to jakieś młodsze osoby do prawdopodobnie tej starszej siostry, albo też próbowali do Magdy, ale nie zawsze ich wpuszczano. Jeżeli chodzi o rodziców, pani Ania powiedziała mi, że żona dawno opuściła tego gościa, a ta baba, która przyszła, to ich macocha. No. I obydwoje alkoholicy. Jesteś pewien? Tak. Ona nie chciała pić w ogóle. Nie chciała pić z nami. I generalnie to przyszła se do domu. Pani Ania powiedziała, że tam w ogóle alkoholu nie było, bo nic nie widzieliśmy. Proponowaliśmy wódeczkę, ale powiedziała, że nie, bo ona jest kobietą biznesu i że niby sprowadza. Zresztą nie będę o tym chyba mówił, bo mi mózg umiera w momencie, w którym o tym mówię, to nie jest temat. Tak, ale jestem pewien na 100%, że powiedziała mi, że w domu odbywały się jakieś libacje alkoholowe i tym podobne rzeczy, także obydwoje są alkoholikami. Czyli kolejna rzecz się zmieniła w takim razie. Nie wiem. O ten chłopie to już tam chuj z nim, ale skoro baba nagle przestała pić, to coś jest nie tak. Zbyt modnie się ubiera jak na alkoholiczkę. Z innej wersji rzeczywistości, swojej przyszłości. Skąd ma w ogóle kasy na te ciuchy? Jaka z niej nagle bizneswoman? Przecież mają taki syf w tym domu. Jedyne, czego jeszcze się dowiedzieliśmy, chociaż nie wiem, czy to będzie ważne, że młoda wróciła w jednym bucie różowym, ale ubrania po prostu, nie wiem, ciało się postarzało, a ubrania nie. Po prostu wyglądały, jej siostra mówiła, jakby były nieprane, nie od tygodnia, nie? Tydzień była przetrzymywana przez kogoś, to wiemy, więc to by się łączyło. Dlaczego ale się to jest wszystko przejebane. Czemu się jej ciało postarzało tak bardzo? To jest dobre pytanie. Nagle postarzała się. W sumie tam pokazywaliście te kurwa liście. Kto miał je w kieszeni? Czekaj. I tak grzebię w kieszeni, w bluzie i tak wyciągam te trzy listki. Jeden normalny, jeden lekko zmieniony kolor i trzeci całkowicie zmieniony kolor. Tak pokazuję ci trzy listki. Przejebane. Czyli coś... Tylko co, mamy dwie różne zagadki, tak? Że rzeczy się zmieniają, tak jak u nas w domach, albo ludzie. I druga zagadka, którą trzeba rozwiązać, co sprawia, że rzeczy i osoby się starzeją? Chcemy iść pogadać z tą policjantką? Sądzę, że to już jutro, jak już, bo zaczyna być późno. W sumie tak. Zanim wrzucimy. Tylko tyle wiemy. Czyli pamiętacie? Musimy wiedzieć, o co chodzi z tą koniczną i z tymi listkami. Właśnie, Angela. Masz tą kopię. Co dostałaś? Mam. Co dostałaś?
Powiedz, co dostałaś, zapytam słowa. Bo dostaliśmy dyskietkę od tej... Teraz mówicie? Magdy? No zapomnieliśmy, schowałam... Przecież to było przed chwilą. No, co dużo rzeczy się dzieje na raz. Ale mam ją, nie zgubiłam. To co, Karyna? Karyna. Tak. Dobra, to chodźmy do mnie, do mojej siostry, okej? A niech... Dobra, chciałam wam powiedzieć, skąd jest dyskietka, ale jak nie chcecie wiedzieć, to nie. To mów! Powiedz. Nie, nie powiem. To nie. Angela. I tak patrzę na nią. Spokojnie, powiedz. No, Magda ją miała w kieszeni, jak wróciła od kosmitów. Więc pojebana akcja. Tak, tak też się domyślałem, skoro mówicie, że macie ważną rzecz. A może miała ją w kieszeni, jak szła w ogóle? Gdzieś. Może to... Skąd miałabym mieć dyskietkę? Jak nie mam nawet komputera w domu. Zobaczmy najpierw, co tam będzie, jeżeli to będą jakieś, nie wiem, tajne plany wielkiej maszyny, która wysysa młodość, to może się okazać, że to należy do tych, którzy ją porwali. No tak w ogóle. Czyli co mamy? Jakie mamy poszlaki? Rzeczach. Dyskietka i kuźno Hefajstosa, tak? Czy ta fabryka się czasami nazywała kuźno Hefajstosa? Nie, no kuźno to było laboratorium. I skoro mowa tutaj o laboratoriach, to... ten gość, Jakub, ten ojciec, no to był budowniczym w Interfisie. O. Gość budował laboratoria i tunele i zwolnili go zaraz przed tym, jak policja weszła do Interfizu. Mówił, że to było 8 albo 9 lat temu, a to kłóci się z tym, co mówiła reszta, bo reszta mówiła jakieś 10 lat. Nie wiem, no może pijany był, stracił kontakt z rzeczywistością, myśli, że jest 95, pewnie jeszcze płaci w starych złotówkach i płaci po 70 tysięcy za pół litra. Kto go tam wie. No ale widać, że coś, że gość chleje. I mówił nam też o swoich znajomych, ale to... Kiedy indziej może sprawdzimy. Teraz są ważniejsze rzeczy. Na razie idźmy w takim razie do Tomiego, niech Karyna nam pomoże. Pytanie tylko, czy skoro ludzie się starzeją i skoro wszystko, inne rzeczy się starzeją jak roślinność, to w sumie dlaczego? Dlatego powiedziałem, to jest jedna ze spraw, którą chcemy rozwiązać, tak? No, Elżbieta wysysa z nich siły witalne. Wysysa. Ale jak? Cokolwiek, coś więcej. Bo to są póki co domysły. Nie wiem, mamy kosmitów, mamy teorię, że to jest Elżbieta, to może być jeszcze trzecia rzecz. Mówisz o Siemianowskiej, ale to trochę sensu nie ma. Może jak ona się przemieszcza w czasie, tak jak ty mówiłeś, Mati? Może no, podobno potrafi. Może wokół niej powstaje jakaś strefa? Z innej linii czasowej. Stąd te dziwne. Okej, okay, tylko jedno pytanie. Że skoro to jest przez to, że ona się przemieszcza i że wszystko wokół się starzeje, tak? To dlaczego mówiliście, że ubrania miała po prostu brudne? No bo jakby... No bo miała wpięte wtyki w plecy i bezpośrednio może, więc ja nie wiem, czy to dziura, czy... Wtyki. Poza tym, Angela, jeżeli ona wysysa z ludzi i z roślin, tak? Energię życiową, to dlaczego po prostu nie zrobi tego z roślin, żeby nie zwracać na siebie uwagi? Bo z ludzi jest ludzie więcej. Dają więcej. No to dobra, w sumie nie wiemy, czy to jest ona, ale... Nie jestem tego taki pewny. Mówię, drzewa że mogą żyć setki lat, więc... Dobra, no ale mam wrażenie, że drzewa po prostu jakby mogą żyć tyle, ale mniej oddają tej energii przez to, że... Siedzą se w ziemi i tyle. Czekajcie, każdy mówił z was, bo ja tego nie zauważyłem u siebie, ale u was w rodzinach, w waszym otoczeniu najbliższym też się rzeczy dziwne pozmieniały? Nie pasowało coś do waszych rekolekcji wcześniejszych? Tak, właśnie mówiliśmy o tym. U mnie położyli tapety w kuchni. Było to dla mnie dziwne. Moja matka przestała być pracoholiczką. U mnie nagle pojawił się telewizor nowy. I to no, tak nic z tego, nic owego. Odmalowali salon. No. Tak wszyscy na cieślaka. No co się tak patrzycie? Wiesz, ja mówiłem, co się u mnie dzieje. Twoja mama w banku pracuje, tak pamiętam. Dostała awans.
Mhm. Kierowniczką jeszcze jest. Ciężko mówić to o awans, bo to jest całkowicie inna branża. Ciekawe, co ja przeoczyłem. No i widzimy, że ta kobieta tutaj przestała chlać. Dobra, chodźmy do mnie. Doszliście na przystanek autobusowy. Gadacie na nim jeszcze. W którymś momencie podjechał bus. Więc po prostu rozmawiając dalej, pakowaliście tego busa. Drzwi się zamykają. Telepiecie się po tej wąskiej drodze do Wrześni. Rozmawiacie cały czas. Jesteście tylko wy w tym PKS-ie. Jakaś starsza babcia z siatką pewnie wraca do domu skądś. Jakiś młody chłopak z takimi dużymi słuchawkami na głowie, walkmany. W ogóle na was nie zwraca uwagi. Jedziecie 5-10 minut. Mijacie już połowę drogi. Gdy nagle... No kurwa! Po prostu, no kurwa, no nie. No dokładnie to powiedział kierowca. Może, widzicie, czy to widzisz? Widzicie, jak ten kierowca uderzył, aż titno pip, w klakson. Wyskoczył z siedzenia, coś tam posprawdzał, wsadził głowę. Bardzo państwa przepraszam, ale żeśmy się rozkraczyli. Panie Kaziu, ale co się stało? No wybuchło wszystko, no zerwał się pasek, wylało się, no co ja ci mam powiedzieć, chłopcze, no co się stało, kurwa. Jebło. Wszystko walnęło, idź se zobacz co tu, jak to tu wygląda. I on naprawdę pokazuje na siebie, Maciej, masz se iść zobaczyć, ja, jak to no wygląda. To ja idę i mam tą ćwiartkę wódki i tak patrzę. Wie pan co, pan ma za dużo dzisiaj nieprzyjemności, proszę, to dla pana. O, aż ale dziękuję, tylko wiesz, w pracy nie mogę. Ale i tak to wziąłeś. No chyba już dzisiaj nigdzie nie pojedziesz, no to po pracy. Ach, kuźwa, i czeka mnie teraz spacer, muszę... Dobra, proszę, opuszczamy, widzicie, że macha wam ręką wszystkim, że wszyscy mają wyjść. Jesteśmy daleko od... Jesteście jakieś 3 kilometry od w ogóle Wrześni jeszcze. O Jezu. Jesteście gdzieś... Kurde, nie jestem w stanie wam tego pokazać. Jakimś. Wam się też zaczyna Watch Together? Tylko tak się zapytam? Tak, cały czas. Mhm. Zacina wam się? Tak. Ja normalnie słyszę. Ja też. I Foundry. A mi Foundry się nie zna. No. Czyli gdzie wylądowaliśmy? Powiedz po prostu ulicę. Na południe, czy na północ jesteśmy? Jesteście na północ od Wrześni, jak macie tutaj te dwie rzeki. Znaczy, tu macie drogę, no to tak mniej więcej trochę za tym skrzyżowaniem jesteście, z jakieś 3 km mniej więcej jeszcze dzisiaj. Jasne. Poboczem. 3 km jesteśmy mniej więcej od Wrześni, to co, idziemy z buta, nie? To robimy tak, cieślak, bierz na barana Tomiego i Mata, ja biorę elektryka i Ayano i biegniemy. Angela. Ja muszę rozbiegać to, co stało się kurwa w tym domu. Półgodzinne gadanie o jeansach. Czyli baba sprzedaje gacie na bazarze. Generalnie to jeansy i przez pół godziny słuchaliśmy o tym, czym różnią się jeansy z zachodu od tych od wschodu. Angela, nie, nawet nie staraj się drążyć tego tematu. A czym się różnią w sumie? Ja się odsyłam takie, miło cię było znać, Angela. Ja bym chciała wiedzieć, które są lepsze. Muszę sobie kupić nowe jeansy. Słuchajcie, przekomarzacie się, ale idziecie ekipą. No, zebraliście się najszybciej z tych wszystkich tam ludzi, co wyszli z tego PKS-u. Wy trochę kojarzycie te tereny, bo... W sumie wasz bunkier jest w polach po prawej, więc znacie nawet trochę niektóre skróty przez pole, żeby jak najszybciej dojść do miasta. Dość szybko robi się ciemno. No ale trałujecie. Żaden samochód nie przejeżdża obok was, żeby móc was podrzucić. O czym jeszcze rozmawiacie po drodze? Jakie macie plany? Dobra, wiecie co? Miałem iść do tego szpitala, ale pójdę sobie jutro.
zrobić. No kurde, a myślicie, że te fartuszki szpitalne to skąd ściągają? Bardziej z zachodu czy bardziej ze wschodu? Każdy wniosek może formalny sobie swój. Pozostawienie Angeli tutaj. Może iść i zapytać. Za. Za. Candyland, a twoja gitara to gdzie była robiona? To? Ciekawe, prawda? Gdzie są najlepsze gitary? Ja bym się chciała dowiedzieć, ja bym mogła w sumie o tym porozmawiać. Co by na to czyli, chłopaki? Czyli jednak za, okej, to zostawiamy Angela. Mati, kto to Candyland? Nie wiem, kto to jest Candyland. Ona ma jakieś odpały, nie? Ona nie gadała z tą babą, z którą wad, a gorzej to przeżyła. To jest taka marka gitar. Wiesz, to taka średnia rosyjska. No, słyszałeś. Ej, oglądaliście Archiwum X? Podobno strasznie drewno, tylko na opał się nadają. No, kiedyś widziałem odcinek, co? Tam w jednym był odcinek, jak oni jechali przez drogę pustą, sami. Fascynujące. Nad nimi nagle się pojawiło światło i wszyscy, zarówno Mulder, jak i Scully, doznali przeskoku w czasie. Stracili czas. Bo świetna historia, brachu. Zmieniła moje życie. Tak, bo te statki kosmiczne mają napęd, który załamuje czasoprzestrzeń. Więc to by się łączyło z tymi drzwiami, które też są starsze niż powinno... I ty to widziałeś w telewizji? Tak, myślę, że telewizja kłamie. Nie, myślę, że wszystko na faktach autentycznych kręcą. No ja ostatnio widziałem taki horror o mordercy, co mi... Ja widziałem ostatnio horror o takim mordercy, co miał taką rękawicę z pazurami i zabijał nastolatków we śnie. Tak. To na pewno też było. Tak. Edward nosi co ręki? Nie. Mówisz o Freddy Krueger. Koszmar z ulicy Wiązów, o to ci chodzi. No dokładnie. To też na pewno jest na faktach. Na pewno, na bank. No tak, na pewno było na faktach, tylko troszeczkę ubarwione. Ale to w tej Ameryce się tam dzieją te rzeczy. To tam były większe. Po prostu jak mało śpisz, to umierasz. I to o to chodziło. Wystarczyłoby nie iść spać i już jest spokój. To skoro to było na faktach, to ciekawe, czy tą rękawicą sobie rekompensował jakieś swoje kompleksy. Będziemy może horror nie umiał... A oglądaliście tego, jak on się nie umiał rozcinać staników, to sobie zamontował te nożyce, żeby rozcinać po prostu. Nie wiem, ale słyszeliście, że wkrótce ma wyjść ten taki jakiś polski film Killer? A to jakoś, co, to będzie jakiś horror? Jakoś na jesień ma być. Coś mówili, coś takiego wspominali. To na pewno horror, bo to cokolwiek by nakręcili, to horrorem było. A tam przesadzasz. Tak podchodzę do Tomiego. Tomi, idziemy zapalić? Chodź, się cofniemy lekko do tyłu. Okej. No chodź, młody. Co wy będziecie tam palić? Chodź z nami. Śmieszne papierosy, że się oddalacie, czy co? Idziemy zajarać. Wiadomo, idziemy zajarać. Czekajcie, co się dzieje w tym momencie? Ja biorę... No właśnie, ja bym się zgubił. Pytanie się zaczęło. Ja biorę po prostu fajka, jednego daję Angeli i się lekko do tyłu tam cofam, żeby nie kopciło na resztę i po prostu palę fajka. Ciena. Ja myślałem, że coś chcesz powiedzieć nam, ale okej, ja też rozpalam papierosem. Ja też myślałam, że coś cię oświeciło, Matt, ale spoko, fajnie. Nie, to zróbmy... Raczka trzeba dokarmić. Słuchajcie, zróbmy tak, pobiegnijmy do przodu trochę, schowajmy się, będą nas szukać. O, dawaj. Dobra. Biegniecie? Tak. Tak. Słuchajcie, ci co jarają, nagle patrzycie, a oni lecą do przodu, nie? Ale mi się spieszy, pewnie do łazienki muszą iść. Czemu oni biegną? Póki jeszcze ich widzę na horyzoncie, to jeszcze nie biegnę. Nie, no on jest dość ciemno już, więc oni dość szybko wam tak zamazali się w tym półmroku już. Mati, Cieślak i Elektryk, ogólnie rzecz biorąc, po waszej prawej i lewej stronie są pola kukurydzy, w których możecie się schować, jakbyście chcieli, bo no to są pole uprawne wszędzie w koło. Schowajcie się w nocy w kukurydzy. No, chcemy się generalnie schować w tych polach gdzieś. No to chowacie się w kukurydzy, okej. Okay. Chowacie się w kukurydzy. Co robi ta trójka, która pali ćmiki?
Mówiąc językiem Tomiego. Widziałeś jak ten? Jak Kordemati tam wpierdolisz się w tę kukurydzę? No, coś tam widziałem. Wyście nie do końca to widzieli, że oni się wpierdzili w kukurydzę, tylko coś tam było słychać tuptanie, potem nie było słychać tuptania, potem był jakiś szelest takie, tak. Kukurydza zaczęła szeleścić kruki. No tak księżyca, kurde, w pełni. Drugiej stronie błysk. Ej, myślę, kurde, że... w sumie, wait. Jest ciemno już, nie? No. Jesteśmy w ciemności. Idziemy drogą sami. Połowa z naszych znajomych zniknęła. Mam złe przeczucie. Tommy, ja myślę, że oni chcieli się schować i nas przestraszyć. Która siedzi w tej kukurydze? Ja nigdzie nie biegnę, chłopaki, nie wiem. Ja idę przed ciebie, po prostu przed siebie idę. Czekamy. I nawet po tym, jak przejdą, to Mati chwilę czeka. Okay. Ja po prostu idę, mam wywalony. Dobra. No ja tak samo, idę przed siebie. Idziecie, jest nią, nie wiecie, w którą kukurydzę oni tam wskoczyli jak sarny w paśnik, ale no gdzieś są. Cała trójka siedzi przykitrana w tej kukurydzy. A ci, co idą ulicą i palą, macie luz bluz, nikt na was jeszcze nie wyskoczył. Gadacie sobie, palicie. Jeszcze. Zrzucacie popiół. Nic Mati. Nie wie. W międzyczasie, jak idziemy sobie spokojnym krokiem, to mimo, że jest ciemno, to ja próbuję tak na nie wiem, na chodnik, czy tam na pobocze patrzeć, czy jakieś ślady widzę świeże, odbite na ziemi, czy coś takiego, nie? Nie, jak tak w sobie nie, jest tak sucho, że w ogóle nic nie widać, jest sucha trawa wszędzie, więc to tak... Ja się patrzę po niebie. Są koło mnie jakieś mogę kamienie? Mogę powiedzieć, poczekam aż skąd sorry, się... mów. Mati, po chuj my się to w ogóle chowamy? No co no? Lecimy ich przestraszyć. Mówimy o horrorach, to... Słuchaj, czy są tutaj jakieś większe tak. kamienie? Zaraz będzie. Rzuć mi na śledztwo. Ogłuszmy ich kamieniami. Zwiążemy, zamkniemy. Wiecie, zaraz masakra, ta teksańska masakra piłą mechaniczną, tam też by kolejne. Wygniećmy kręgi w zbożu i zostawmy ich, jak się obudzą, będą myśleli, że ich kosmici porwali. Mati, Cieślak, o czym wy rozmawiacie? Bo ja już... Robimy tak... Elektryk, jesteś w stanie jakoś sobie zarzucić kurtkę na łeb czy coś tak, żebyś dziwnie wyglądał? Ja chcę zdjąć tą kurtkę i tą jakby bardziej odblaskową częścią położyć sobie na głowie, żeby się dodatkowo wtapiać w ciemność. Okej. Okay. Teraz masz odblaskową kurtkę? Ma skórzaną. Teraz musisz się do nich zakraść, jak już będziesz blisko i kogoś złapiesz. To musisz wydawać dźwięki jak taki, no nie wiem, no jakiś gul czy coś takiego nieżywego. Będziecie w tym czasie robić. Obserwować. Znaleźliście się sobie i zrób debila z siebie, a my się pośmiejemy. No dawaj, ty masz taką kurtkę fajną. No to chodźcie też. No ale my będziemy obok. Ale oni się bardziej zestrają. No nie zastanawiaj się, bo nam znikną i oni się zaraz schowają. Czy my to słyszymy? Nie słyszycie tego, oni są trochę daleko, ale... No trochę czasu już mija. Odkąd... No wyłaź tam, Wiktor, wypycham. Gdzie oni poszli? Ja robię dwa kroki, ale tak zerkam cały czas na nich. Jak chcesz się skradać do nich, to rzuć mi na skradanie. Żebyś nie było słychać. O nie. No nie, raczej w skradaniu mi kurtka na głowie nie pomoże, która no mi chowa włosy. Dawaj. No to tak. Się poskradałem. Próbujesz się skradać. Odszedłeś już od Matiego i Cieślaka. Oni tam siedzą w tej kukurydzy dalej, tacy przykitrani. Dalej Cieślak nie wie, po co jest w tej kukurydzy. Do przodu lecimy. No nie wiem, no. Co robicie? Ja idę do przodu, tylko tak utrzymuję odległość pomiędzy elektrykiem. Tak, żeby ja, ale idzie się przez kukurydzę. Ja bym chciał zerwać jedną kukurydzę. Okej, zrywasz jedną kukurydzę. Czy ty wy chcecie iść przez kukurydzę, czy wy wracacie na jezdnię? Cieślak? No, wracam na jezdnię. Jestem nie, pomiędzy no, kukurydzą. Nie, no, pole zrujnują. Dobra, wracacie na jezdnię. Dziki tak? Były na polu.
Czy ja może czuję, że oni są za nami? Nie czujesz nic. No wy ogólnie gadacie i sobie robicie z tego jaja, że oni wam zniknęli, palicie te fajki. Pewnie. Cieślak i Mati, wyście wyszli z tego pola kukurydzy. Tak. Okej, okay, idziecie je z nią. Gdzieś tam dostrzegacie przed sobą, jak ktoś się z nich może odwrócił, te czerwone, ten żar z papierosów. Elektryk. Ty się próbujesz skradać. Cieślak, otwieraj wódę. Ty się próbujesz skradać, Elektryk. Porobili cię po prostu jak no, frajera trochę. Skradasz się przez tą kukurydzę i nagle znajdujesz przecinkę. What the fuck, ona miała gotowy handoff na to, co? Jak to się dzieje? Znajdujesz tą przecinkę i przez to, że też się nie skradałeś, jak wyszedłeś na tą przecinkę, to aż się zdziwiłeś, jak twoje kroki głośno zabrzmiały. Rozglądasz się i masz wrażenie, że wokół ciebie pojawiają się ledwo widoczne, ale jednak kule świetlne, które wychodzą jakby z tego pola kukurydzy w tą przecinkę i delikatnie krążą, delikatnie lewitują nad tą przecinką, trochę w twoją stronę, trochę się odsuwają i zapada wokół ciebie taka zupełna, totalna cisza. Chciałbym się schować w kukurydzę. Cofasz się do kukurydzy, busze. Siedzisz w tej kukurydzy. Nie obserwuję. Te kule świetlne dalej latają. Chciałbym głośno zagwizdać. Gwizdzesz. I słyszysz w tle. Ej, to wychodzę z tej kukurydzy. Takie... Ha. Nie słyszycie nic. Stoisz w tej przecince i te kule cały czas wokół ciebie są i tylko twój gwizd ponosił się echem i znikł. Chciałbym krzyknąć halo. Halo? 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 Maty! Cieślak! Rozumiem, że one są dosłownie dookoła po prostu. Tak, one wokół ciebie krążą. Pierwsza ofiara. Są jakoś wysoko, nisko? Wiesz co, żadna z nich nie wychodzi poza jakby wysokość kukurydzy. Nie. Czy jestem w stanie z tego miejsca określić, w którą stronę była jezdnia? Tak. Wiesz, że musisz iść w lewo, żeby do jezdni dojść. O, chciałbym spróbować odwrócić się tak, żeby cały czas obserwować kulę. Mhm. I krok za krokiem wycofywać się. Wycofujesz się w zupełnej ciszy. Te kule po prostu krążą. Nie ruszają się w żaden sposób? Nie, one po prostu jakby, wiesz, dryfowały w tym powietrzu, ale żadne jakby za tobą nie rusza. Jak chciałbym jeszcze raz w tej chwili gwiznąć. Gwizdzesz. A, i nadal się powtarza. Nadal słyszysz tylko i wyłącznie echo. Ej, to w kukurydzy? Cofam się do drogi cały czas. Okej, okay, idziesz do tej drogi, widzisz ją. Jesteś krok, żeby stanąć na jezdni. Robisz ten krok, czy nie? Bo my byliśmy nie. Za nim, nie? Nie widzicie go. Robię ten krok, no jakby chcę wrócić na jezdnię w tej chwili. Okej, okay, robisz krok i ku twoim uszom dosięga ten cudowny, już nie głuchy dźwięk, jak twoje kroki stanęły na tej jezdni. Mati i Cieślak, wy nagle patrzycie? Elektryk jest na drodze. Tak o! Ty patrz, Elektryk potrafi się przeteleportować. Ty, on też jest wiedźmą z Gaju. Wiedźmem. Elektryk! Wiedźminem. Wiedźmem. Ja? Z tym warlockiem o niskim poziomie. Chodź tu. Czekaj.
Ja tylko tak stoję takie... Odwracam się w tamtą stronę i czy ja widzę tam, jak wróciłem, jakiekolwiek światło z tamtej strony albo coś? Nie, wiesz, jest ta przecinka, ale tam jest ciemno jak w dupie, za przeproszeniem. Chodźcie ze mną, bo musimy coś sprawdzić. No lecę. Idźcie za nim. Kiedy zostałeś czarodziejką? Z księżyca? No. Czekaj, musimy najpierw coś zobaczyć. Idę znowu w stronę tego miejsca, gdzie jest ta przecinka. Okej. Okay. Idziesz w tą przecinkę tak naprawdę z chłopakami. Nadal jest ciemno jak w dupie. Nic nie się ma nie już pojawiło. Tego, nie. Co? A propos ciemności. Widzisz to, Cieślak? To my pijemy ciepłą wódę, ale to on jest najebany. No. Przed chwilą tutaj dookoła mnie były jakieś kule, które świeciły, które powtarzały moje głosy. Nie słyszeliście, jak na was krzyczałem? Nie, no nie. Co ty? Ty się nagle przeteleportowałeś, dlatego mówię, że zostałeś wiedźmą. Nie przeteleportowałem się, szedłem cały czas tą kukurydzą, po czym trafiłem tutaj, wziąłem jak mi jakieś kule lewitowały koło mnie, darłem ryja na was, żeby cię przy... Nie, to my generalnie słyszeliśmy tylko dźwięk, jakby ktoś folię bąbelkową strykał i nagle się pojawiłeś. Kręcasz, dobra. Mhm. Skąd wiedziałeś? No, przecież no przeteleportował się, no sam wiedziałeś. Stary, nie rób sobie żartów, co? Dobra, Maj, chciałem nastraszyć ale... tamtych, ale to jest ten moment, kiedy mi się nie chce żartować. No ale słuchaj, przecież on się... No pojawił się, no to może ma rację, no. Tylko... Czy elektryk teraz wygląda, jakby miał 70 lat? Nie, wygląda normalnie. Ale przynajmniej się nie postarzał. Jest trochę obsrany, że tak się wyrażę. Widzicie, że jest trochę poblat rzeczywiście, ale no, nie wygląda tak jak on. Dobra, to lecimy do przodu. Jakby nas pytali, to wpadliśmy w pętlę czasową. Wiadomo. Dobra. Trójka, która jarała fajki. Ja się tak odwracam do chłopaków, tak ej. W sumie to gdzie oni, kurwa, są? Minęło już jakieś 20 minut. Nie wiem, może poszli siku, albo coś, krzaki. Może się zgubili w tej przestrzeni. Nie wiem, dziwnie się zachowują. Ja w ogóle jestem... Myślisz, że to kosmici? Może zatrzymajmy się, poczekajmy na nich, może są gdzieś za nami. Ja się chcę popatrzeć w niebo, czy widzę jakieś obiekty latające. Nie. Ja się zatrzymałem i po prostu się odwracam i patrzę w tył, tak, czy ich widzę. I palę fajka po prostu. To generalnie, wy byliście z tyłu. My byliśmy z przodu. No, nie, bo oni was potem minęli, jakbyście siedzieli w kukurydzy, tak, i potem wyście byli. Tylko oni tego nie powinni wiedzieć. Ale oni słyszeli, jak coś tam ta kukurydza, więc oni raczej założyli, żeby po prostu polecieliście się schować. Więc... Ej! Cieślak! Słyszycie, jak to mi drze japę. Widzisz, czego się drzesz? Elektryk! No, wódki chcę, no. Co wy, kurde, robicie w tej kukurydzy? No, wspieram, nie? Nie widzisz? Jego morgie! Widzicie, rzeczywiście za wami idzie Mati, Cieślak i Elektryk. Elektryk jest trochę blady, a z kurtką na głowie, a Cieślak trzyma w ręku kukurydzę. Elektryk, wielką kolbę. Zimno ci w łeb? Co? Zimno ci w łeb? Nie, no mówimy, znaleźliśmy tam trzy fajne dziewczyny, była dzika orgia. Dlatego trzymałeś kurtkę. Tak. Ja tak się przyglądam Elektrykowi. Czy ja zauważam, że on jest... No, lekko mu się kolor skóry zmienił, że tak... Znaczy jest bledszy po prostu, no. Tak patrzę na niego, dopalam tego fajka, kiepa wyrzucam na ziemię. Elektryk, co tobie się stało? Co mi się miało stać? Jakoś tak... Obladłeś? Widzisz, mówiłem ci, Elektryk, ciepła wódka jednak nie jest dobra i tak podaję mu tą butelkę wódki, którą mamy, no ale masz, potrzebujesz więcej. Oj, biorę łyka takiego solidnego. No to Matt w tym momencie wzrusza ramionami i tak po prostu zaczynam się bierze kolejnego fajka. Panowie i pani, że cała ta sprawa zaczyna coraz bardziej się zagęszczać. Co masz na myśli? Byłem tam w kukurydzy i na środku przecinki zaczęły dookoła mnie latać jakieś świetliste kule. Czy to jest przecinka?
To jest takie... takie między kukurydzą masz taką dziurę. Okej, okay. Kontynuuj. Skrzyżowanie takie. O. Kukurydzy. Tak. Kule, tak, w kukurydze. Kule wokół ciebie zaczęły latać. Tak. I rozumiem, że wy też nie słyszeliście, jak darłem mordę. Nie. Nie? No właśnie, a kilka razy krzyknąłem. Tak, chcę do niego podejść. Czy ja mam jakąś latarkę albo coś w tym stylu, co bym mógł poświecić? Patrzę mu się głęboko w oczy i chcę oszacować, czy przypadkiem nie ma zbyt rozszerzonych granic. Wiesz co, ciula widzi, ale no oczy są czarne, bo jest ciemno na tej drodze, tak dość trochę. Opanował go demon, ma czarne no, oczy. I generalnie to nagle się pojawił później no. na drodze. I później widzimy, że wy jesteście z przodu. O, elektryk, pokaż nam to miejsce. No to chodźcie, no i prowadzę. Byliśmy, tam już tam nic nie ma. No wracacie. Znowu 5 minut tył. Wchodzi tutaj przecinki. Normalna przecinka. Ciemno jak w dupie. Tak czy do góry nic nie patrzę? Lata. Widzę jakieś ślady na ziemi? Nie wiem, czy zboże... Przepraszam, kukurydza jest jakaś zmodyfikowana? Nie. Nic nie ma nadzwyczajnego w tym miejscu, tak? Nic wobec twojej wiedzy tutaj się dziwnego nie dzieje. No to wiecie, dobra, elektryk, kurwa, przestań sobie jaja robić i chodźmy już do mojej siostry, okej? Okay? Ja miałem inny plan, żeby wam z was jaja zrobić i was nastraszyć, ale jakby... Marnujemy czas. To jest moment, kiedy już nie chcę straszyć. Dobra, chodźcie. Idziecie do Karyny. Przyspieszacie trochę kroku, elektryk trochę bardziej. On już nie chce żadnych świecących kul wokół siebie. To doszliście... do domu Matiego dość szybkim marszem, Matiego? Ale zrobiła się... Matiego, przepraszam, Tomiego. Zrobiła się 22. Już naprawdę jest późno, jesteście zmęczeni tym przypadkowym spacerem. Elektryk jest też zmęczony psychicznie. Ale wtuptujecie na górę. Tomi, otwierasz drzwi na swoje mieszkanie. Mhm. Co chcecie zrobić? Okej, zachowujcie się w miarę cicho. Jogar. Okej. Okej. No nikogo w domu nie ma? Wiesz co, nie wiesz, czy nikogo w domu nie ma. Na pewno bardzo ładnie pachnie w kuchni, więc chyba Karyna niedawno coś skończyła gotować. No dobra. Chodzisz do salonu i ze zdziwieniem stwierdzasz, że widzisz tam nową ciemnogranatową kanapę. Taką na 3 osoby. Aha. Siadam. Kurde, to mi wypas kanapa się tak pierdziela na mnie. Bardzo wygodno. Z takiego aksamitu trochę. Kurwa. To jest chyba jedna Chwila. Z tych rzeczy, która się zmieniła. Tomi, czy ty nie miałeś tutaj innej kanapy? No przecież mówił, że się zmieniło, ale tak, to... Tak, jest, kanapa jest dodatkiem, którego nie było jeszcze niedawno. Więc coś tutaj się pozmieniało. Karyna! Ciora! Słyszycie, jak ktoś tam rzeczywiście w tym pokoju odkłada słuchawki? Blond łepek Karyny wychodzi. O! Siema młody! O! Cześć dzieciaki! Cześć! Hello. Ej! Cześć. Skąd ta kanapa? No wiesz co? Śmieszna historia. Karyna tak wspina te blond włosy. Mm-hmm. Opiera się o stół. Zadzwonił dzisiaj domofon, tak koło... południa, 13, że kanapę nową przywieźli i że mają wziąć starą. Aha. I że mam tylko podpisać, bo jest opłacona. A powiedzieli, kto opłacił? No, podali naszego starego. Nasz stary opłacił, kupił kanapę. Tak. Aha, no. No, autentycznie. Też się zdziwiłam, no ale słuchaj, no... Nie wydaje ci się darmo? To, nie wydaje ci się to dziwne, ekstremalne? Wiesz co, nie wiem, może Januszowi odbiło, albo się założył i przegrał zakład. No wiesz, że jak mu ojcu jak odpierdoli, to nigdy nie wiesz co mu... No nic, fajnie. Nasz ojciec zakłada się o kanapę? Nasz ojciec robi bardzo dziwne różne rzeczy, naprawdę. Słuchaj siostra, bo znowu musimy skorzystać z twoich niesamowitych umiejętności. Niech zgadnę, jesteście głodni i chcecie kolację. Też? Ale wdepnęliśmy po raz kolejny w gówno i potrzebujemy pomocy informatyka. To może coś zjedzmy, co? No to my zrobimy jedzenie, a ty może zajmiesz się od razu.
Tak, no, my nałożymy. Jedzenie jest prawie że gotowe. Są pałki z kurczaka, jest sałatka, jakbyście chcieli. To mi dałeś tam, co w gotach masz. No, nie wiem, czy... Dobra, jaką macie sprawę, dzieciaki? Widzę, że wy beze mnie to zginiecie. No mamy dyskietkę, którą z racji tego, że jesteś jedyną osobą we Wrześni z komputerem, musimy odczytać u ciebie. No, zacznijmy od tego, że nie jestem jedyną osobą z komputerem, ale... Nikt z nas jesteś chyba praktycznie jedyną osobą, której w tym momencie tak ufamy. Okay. Tylko Karina, ta dyskietka jest ciulwie skąd? Więc nie wiem... Może... Ostrożnie. Nie wiadomo, co tam na niej jest. Może jakiś wirus? Dobra. Cię co, dam se radę, tylko obiecujcie, że nie spalicie mi kuchni. A zauważyłeś? Spokojnie. Zauważyłeś oprócz kanapy i zachowanie ojca typu, że chodzi do pracy i kupuje meble? Jakieś jeszcze dziwne rzeczy? Coś nie pasuje? Ale przecież on zawsze chodził do pracy. Aha, okej. Okay. Dobra. No. To mi dobrze się czujesz? Świetnie się... Dobra, młoda, daj tą dyskietkę. Chciałem, jeszcze wyciągam ten mój rysunek, który robiłem, te znaczki z pleców tej dziewczyny. I chciałbym pokazać Karynie, czy widziała kiedyś coś takiego. Bardzo ładne. Nie o to mi chodzi! Beautiful. Pokazujesz mi okrąg z kropkami w środku. Krucie. Była policjantka, znalazła dziewczynę. Byliśmy w domu tej dziewczyny. Dziewczyna ma 13 lat, a wygląda jakby miała przynajmniej 5. Całe jej plecy miały na sobie takie kropeczki. Ciebie urwało i było takie... Dziewczyna ma 13 lat, a wygląda jakby miała przynajmniej 5. Ma 13 lat, a wygląda jakby miała co najmniej 70-75. Dlatego pytam, okay. Czy widziałaś kiedyś te znaczki? Bo przerysowałem to z jej pleców, bo... Daj mi ten rysunek, ja sobie go też przerysuję, potem się nad tym zastanowię. Dajcie mi tę dyskietkę w pień. Karyna po prostu się załamała, ona jak już widzi, że wy przychodzicie wszyscy razem, to ona już ma PTSD po prostu i flashbacki z Wietnamu. Wzięła tą dyskietkę, idźcie do siebie do pokoju. Kurczak, sałatka, świeży chleb, dacie sobie radę, mam nadzieję. Ojej, ojej. No ktoś w tym domu zarabia, nie? Mhm, dobra, ja tak idę za siostrą do jej pokoju, mimo wszystko. Zamykam drzwi za mną. Mhm. Widzisz, że Karyna rzeczywiście wkłada dyskietkę do komputera. Mhm. Sprawdza ją, zanim ją odpaliła, w ogóle wpierw ją sprawdziła. Ty, Karyna, popatrzcie na mnie. Patrzcie na jej twarz, czy tam dalej jest ta śliwa pod okiem? No jest, ale mniejsza. Okay. Już słaby, znaczy, no jakby się trochę już zeszło, nie? I ona coś tam klika w tą klawiaturę, coś tam pod nosem marudzi. Młody, co ty mi tu stoisz w ogóle? Wiesz, że nie lubię, jak mi patrzysz przez ramię, co pisze. Nie, tak... Co ty taki nerwowy jesteś? Czy ja jestem nerwowy? Nie, jestem spokojny. Jak... Mhm. Jak ocean spokojny. Ocean spokojny nie jest za bardzo spokojny, ale powiedzmy, że... Dobra. I widzisz, że o jej się wyświetla jakiś program, i ona się totalnie na tym skupia, mruży oczy i tak... Co robi reszta w kuchni? Jem. Też jem. Nie, a podgrzaliście to chociaż? Robić? No właśnie. Może być. Mati bierze garnek i zaczyna pić. Mati, taki surowy kurczak. Znaczy nie, no mówiła, że jest robione, nie? No jest. Nie, jest, tylko jest niepodgrzane i ogólnie rzecz biorąc to możecie po prostu powyciągać też talerze, no chyba, że po prostu otwiera się lodówka i walicie z lodówki, no. No nie, no oczywiście, że na wszystko na talerz leci, no. Ale no Mati tego nie podgrzewa, bo no i tak cały dzień prawie nie jadł, jemu jest wszystko jedno. Ja tak patrzę na Tomiego, jak on ten garnek tam bierze i... Tomiego? Matiego. Znaczy Matiego. Podgrzejecie mi? Ja musiałbym na chwileczkę skoczyć do toalety. Toaleta jest na korytarz, brachu. Dasz nie, no toaleta jest w mieszkaniu. Będziesz co na siłę. O nie! Na ciało! Ja tam nie idę w celach
Ja nie oceniam, słuchaj, jestem demem, słuchaj, co chcesz? Zawsze ci może zaskoczyć, nie? Nigdy nie wiesz. Jak wejdziesz, poczujesz ten WC kaczkę. Krecik będzie się dobijał, co tam? Krecik zacznie stukać w taborecik i chwila, moment. I rzut na ciało. Call of Cthulhu. Nie zbij Korcelana. I będzie uwolnienie Krakena w fabryce czekolady. Dobrze, czy możemy się skupić na tym, co ty chcesz zrobić w tej łazience? Co? Chyba, to po co ty tam idziesz w ogóle? Bochać do Mestos. Ja będę się odgrzewał po prostu, na to jedzenie. Dobrze, prostu... Angela, odgrzewasz. Idę po prostu przemyć twarz, przemyć ręce i tak dalej. Bez twieczki, no to... Tak się ogarnąć, trochę orzeźwić i tak dalej, okej. Okay. Tak. Angela, ty podgrzewasz to jedzenie. Podałaś to wszystko chłopakom, bo oni to naprawdę jak bez ręki. Mati tam już opierdzielił połowę tego talerza na zimno. Jemu jest wszystko jedno, on do tego zimnego dołożył trochę ciepłego. Jemu wszystko smakuje. Muszę jeszcze specjalnie nowy talerz wyjąć i nałożyć porcję i odstawić dla Karyny. Okej, okay. Odstawiłeś, jedzenie stygnie na talerzu, Karyna dalej pracuje. Słuchajcie, minęło dobre 20 minut, ona wychodzi taka skonfudowana, nie wiem czy to mi wyszedł wcześniej z tego pokoju czy nie. Tak, wyszedłem do niej. Okej, okay. Ona tak wychodzi taka skonfudowana, skąd macie tą dyskietkę? Od dziewczyny, która ma 13 lat, a wygląda na 70, która zaginęła na tydzień. Aha. No, rozumiesz. Wcześniej Technopłód, potem Brzydota, a teraz UFO. Kosmici, którzy wysysają siły życiowe. Ona tak siada, patrzy na tą sałatkę, tego kurczaka też zaczyna jeść, bo chyba już po prostu nie jest w stanie. Co naprawdę chcesz wiedzieć więcej? Właśnie nie jestem pewna. To są dziwne przeliczenia, dziwne algorytmy. Coś jakby mające... lokalizacja, ale nie jestem w stanie jej w pełni ustalić. Do tego jest potrzebny jakiś specjalistyczny program. Macie kogoś, kto mógł w ogóle to zaprogramować? Albo kto stworzył taki program? Nie się pisał się na programy? No jedyne co ktoś stworzył, to nie mówili o jakimś urządzeniu, ta była policjantka? Mówiła, no. To może ona była policjantka? Była policjantka, prowadzi klub od UFO. Miłośników UFO, no. Tak jest. I oni stworzyli jakieś urządzenie, coś mówili, że ktoś tam stworzył od nich, ten jakiś młody. Do badania fotonów? Czekaj. Coś takiego. Coś do badania światła, coś takiego, nie pamiętam nawet nazwy. To w sumie miało sens, bo z tego co mi się udało wydedukować, tam jest podana jakaś prędkość poruszania się jakiegoś obiektu. Bardzo, bardzo duża prędkość. Większa nawet niż samolot, więc kto myśli, że aż tak się na tym znam. Większa ale niż samolot. Było napisane. Idź sobie zobacz te cyferki. Idę i sprawdzę cyferki. Ile jest napisane? Pizdu. Nie masz zielonego pojęcia, na co patrzysz. O, on nawet Gogol nie musi rzucić. Gogol kilometrów na godzinę. Rzuć na ten, na umysł, musisz mieć 50 sukcesów. No, no, to potem, ile Karyna miała. Czyli, a jak nie, to wybucha ci mózg. Czyli mówisz, to najpierw biorę power puder, bo on zwiększa ilość kostek o 10, razy 10, nie? Także. Czyli mówisz, że to ci przypomina jak zapis prędkości jakiegoś obiektu? Poruszania się jakiegoś? Tak, to wygląda właśnie jakby to coś rejestrowało prędkość jakiegoś obiektu, który porusza się szybciej niż normalne przedmioty, niż samochód, pociąg, samolot. Aha, czyli to są jakieś logi jakiegoś urządzenia, tak? Tak, ale mam wrażenie, że tam są też logi jakiejś lokalizacji, bo mam wrażenie, że coś jak współrzędne. Że jakby coś takiego jak współrzędne, jakby w miejscu, w którym odczytywano tę prędkość, to ten program też zapisał, w którym miejscu ten ktoś to robił. A to możemy jakoś wydedukować, w którym miejscu to... To mi próbowałam, ale do tego jest potrzebny jakiś program, który ci to dokładnie rozszyfruje. Jestem w stanie tego zrobić. Dobra, to musimy... Ja mogę pójść też zobaczyć te współrzędne, tam ten kod, tam gdzie ma... Wy... Jak nawet podejdziecie, to widzicie po prostu ciąg cyfr, który wam totalnie nic nie mówi. Karyna jest bardzo zafrapowana, że dla niej to jest bardzo ciężkie. A wiecie, że ona jest naprawdę dobrym hakerem.
No, powiem wam, że patrząc na te liczby, to poruszali się znacznie szybciej niż prędkość światła. Ale to są różne cyfry, czy to jest kod binarny? No, różne cyfry. To nie jest kod binarny, to są totalnie różne cyfry, to jest totalny po prostu bałagan i chaos. Że do Kary niedługo to zajęło, zanim ona w ogóle jakikolwiek pattern odczytała z tego. Ale mam do ciebie pytanie. Bo pewnie będziemy ewentualnie chcieli to może zabrać do tej policjantki, może ona nam pomoże, ja tak patrzę po reszcie. Mm-hmm. Czy jesteś w stanie na przykład te cyfry, ten ciąg, to skopiować na swój komputer, że jeżeli dyskietka... Mogę dyskietkę przekopiować. To prosiłbym cię, bo jednak jeżeli to może być coś ważnego, to lepiej mieć chociaż jedną kopię. Czy... Okay. Czy ja, patrząc na te cyfry, nie wiem, mogę jakoś tak próbować sobie jakieś paterny czy coś układać, tak nie. Cokolwiek? Rainman. To będzie jak w Loście, nie? Karyna zrobiła kopię dyskietki, oryginał od D'Angeli. Siada je dalej, tą kolację, tak się na nas patrzy. Co wy się w ogóle znowu wpakowaliście? Przynosicie mi jakiś dziwny program. A, rysunek, proszę, to twój rysunek. Też go przerysowałam. No to biorę i chowam do kieszeni. Co wy się z tego wpakowaliście? Czy wy możecie chociaż raz się w coś nie wpakować? Teraz śledzimy u kosmitów. Chcielibyśmy. Z nami to ciężko troszkę. Oni się przemieszczają w czasie. Tak przy okazji, siostra? Nic nie mówić. Co? W czasie? Tak, i rzeczywistość się wokół nas zmienia. Ty jesteś z innej rzeczywistości, ja jestem z innej rzeczywistości teraz. Co on śpał? Nie no, poważnie ci mówię. Zaskoczę cię! Możliwe, że nic. Tym razem Ja tak jeszcze przypomniało, jeszcze mi się tak przypomniało, tak wyciągam te trzy listki i tak wykładę na stół i pokazuję Karynie. Zobacz, co znaleźliśmy, jak czekaliśmy na autobus. Widzisz to? I tak pokazuję trzy kolorowe liście. Czy coś ci w tym nie gra? Znaczy, ogólnie w tym momencie wszystko mi tu nie gra. Matowi... Zobacz jeszcze raz na te liście. Masz tutaj kolor normalny liścia, taki jaki powinien być w danej porze, a te pozostałe dwa... Nie, Mat, mów, nie, spojrzałam na czat niepotrzebnie. Po prostu... powinni... Ja też spojrzałem. Ty napisał, że brakuje jeszcze ludka z kasztanów. Skisłem już po prostu. Co? Nie robiłeś nigdy ludków z kasztanów? I zapałek? No ale dobra, pokazuję i tak mówię, że takiego koloru raczej w tej porze roku nie ma. No chyba, że drzewo jest chore. No ale nawet jeżeli jest chore, to nawet takiego koloru by raczej liście nie miały. Też a ja wyciągam z kieszeni spodnią kukurydzę i kładę na stół. Mówię, a taką wielką widziałaś o tej porze, żeby już była. Jest połowa sierpnia, tak! No bo ja tak patrzę na Cieślaka i unoszę prawą brewkę, po prostu taki lekko zirytowany i tak zażenowany i po prostu chowam te liście z powrotem do kieszeni. Angela? Co się tu dzieje? Nie, jakby liście mają sens, bo było kilka drzew, nie jedno drzewo. Normalnie staliśmy, parę drzew było takich jesiennych, a większość nie. Więc drzewa też się starzeją, Karyna zrozum nas. Ogólnie widzieliśmy jeszcze dziecko, które miało 13 lat, ale jego skóra wygląda jakby miało 70. To już elektryk mówił. I ona powiedziała nam o naczyniach i liściach. I teraz ściany spadają i ekipa filmowa wychodzi Ashton Kutcher i ją w czas been punked. I znaleźliśmy przed naszą bazą kręgi w zbożu. A, tak, to było rano. A to jest najnormalniejsze z tego, co dzisiaj przeszliśmy. W sumie, czy ja wiem, no tak. te kręgi nie wyglądały, jakby zrobił je człowiek albo... Karyna wstaje, otwiera lodówkę, wyciąga piwo, butelkę wódki. Mat, masz rację, nie ja pół na raz. Ale mam wrażenie, że te kręgi wyglądały normalniej niż latka, która wygląda jak babcia, czy jak ja widziałem kule świetlne latające nade mną i powtarzające moje słowa. A, jeszcze mamy ciepłą wódkę. Też łyka? Ciepła.
I to jest chyba największy horror. Dobra, my musimy chyba, musimy się dostać do tej babeczki od UFO. Wiecie co, prześpijcie się może dzisiaj, bo mam wrażenie, że jesteście bardzo zmęczeni. My zmęczeni? Skąd ten pomysł? Jak wrócę do domu, prawdopodobnie jestem martwy, także miło było was wszystkich znać. Dlaczego tak mówisz? No cóż, miałem zostać na chacie, a postanowiłem sobie po prostu wyjść. No człowiek może zmienić zdanie, to chyba nie jest karany śmiercią. Uwierz mi, nigdy w życiu nie słyszałeś takiego darcia mordy. Cała wrześni będzie słyszała. Dobra, to Mati. To jest jak tak zwana Banshee, nie? Która krzykiem zabija ludzi. Idziemy za nim posłuchać? Ja bym chciała posłuchać. No, ja bym chciał. Jakiś magnetofon? Możemy ja mam na drodze. Nagrajmy ten krzyk i jak będzie ktoś nas atakował, będziemy go puszczać. Ja słysząc ja mam pomysł. Dobra, chodźmy. Mat. No, mów, Mat. Nie, no ja tak po prostu słucham reszty i tak patrzę. Karyna, masz jeszcze jedno piwo w lodówce? Podaję ci. Ja biorę łyk tej wódki. Biorę piwo i po prostu dam na zdrówko z nią i piję. I... Co tam za pomysł miałeś, elektryk? To chyba, ale to... Bo Matiego można w prosty sposób uratować. Chodźcie, ja wam pokażę na miejscu. Jakby... No to dawaj, pokaż. Swojego się nie zostawia, tak wskazuje na cieślaka, prawda? Okej, okay, kończycie jeść. Składacie naczynia, żeby pomóc trochę Karynie w sprzątaniu i wychodzicie. Tomi, czy ty wychodzisz z nimi, żeby się pośmiać? Tak, idę za nimi. Mówię siostrze, że zaraz wracam. Idziecie odprowadzić Matiego. Mati, jak się czujesz, czując tą ekipę wsparcia? No, Mat jest trochę podniesiony na duchu, ale wie, że zaraz umrze. Przed drzwiami tylko się przeżegnał. Zanim doszedłeś do domu, w ogóle wy wszyscy doszliście do domu, stanęliście jeszcze przed klatką na chwilę na podwórku. Mati zbierał w sobie odwagę, żeby stanąć w paszczy lwa. I rzućcie mi wszyscy na śledztwo. O nie. O nie. O! Poszło! Hon, hon! Śledztwo. Czy nagle pojawił się on, bo miał być wieczorem? A czemu mi się nie pokazują na czacie wyniki? Bo musisz zrobić się w 5. Miałeś 3 sukcesy, miałeś. Nie, wiem, że miałem 3 sukcesy. Nie, jakby po prostu wszyscy zauważyliśmy, że coś nie pasuje, ale Angela zauważyła w bloku. Angela zauważyła to pierwsza. Angela, jak oni tam rozmawiali, co się z Matim stanie i jak bardzo paszcza lwa go przetyra, ty uniosłeś spojrzenie, bo zauważyłeś kątem oka, jakby coś ci mrugnęło jaśniej, jakby coś zalśniło w ciemności. I dostrzegłaś co najmniej 3 sówki siedzące na drzewie. Nie działam mi Foundry, ale słucham. Zauważyłaś... F5. Zauważyłaś 3 sówki, co najmniej 3 sówki, siedzące na drzewie, które zdawały się was obserwować. Zmrużyłaś oczy, jesteś pewna, że jest ich więcej niż 3. Że jest ich bardzo, bardzo dużo na tym drzewie. Panowie... I robisz łokcię i pokazujesz reszcie, i wy też dostrzegacie te sowy. Szukam kamienia. Okej. Okay. Myślałem, że podpala patyk. Nie. Te sowy wyglądają normalnie? Mam na myśli, czy to... Czy mają takie czerwone oczy? Nie ruszają się, ale tak, mają takie no, czerwonowe oczy. Ja się patrzę na te sowy i tak... Cisza. Nadal nie możesz wejść? Nie, nie mogę. Nie działa mi zupełnie. Ale nie ładuje ci się Foundry, czy co się dzieje? No, mam taki czarny ekran i logo. No to musisz poczekać. Dobra. Chciałbym tak Matiego. No widzę, lekko.
Czego mnie szturkasz, Jastrowidże? Nie ma Kruka, no, nie ma Krzysia. Jeszcze nie przyleciał, miał być wieczorem. Chciałem pytać, czy widzisz swojego kolegę? No, patrzę, ale go nie ma, no. Nie ma go. One się zachowują w jakiś nietypowy sposób? Czy wyglądają... One po prostu siedzą i się na was patrzą. Chodźcie za mną. Ja tylko tak patrzę, a możecie tu przylecieć? Jeszcze. Czy ja z Krukiem ja znalazłem ten kamień? No masz jakiś taki kamyk. Gdzieś tam. No to tak piję browara, tak patrzę na te sówki. I się zaczyna patola. Powiedział to mi! I po prostu wziąłem takie dwa mniejsze kamyczki. Jednym rzucam, próbuję gdzieś poniżej trafić, zobaczyć czy one się w ogóle zerwą do lotu, jak gdzieś kamień wyląduje. Czy to jest życie normalne? Rzuci sobie pod nogi. Rzuciłeś, ale niżej niż planowałeś. Sobie się w ogóle nie poruszyły. Rzucam drugi raz, drugim kamieniem. Czy ty jesteś normalny? Słyszysz w tle, czy ty jesteś normalny? I tym razem celowałem w te sowy. Słuchaj... Ty jesteś normalny. Znokautował sowę. Trafiłeś jedną sówkę, tak ci się przynajmniej wydaje, ale ona się w ogóle nie poruszyła. Dostała web i po prostu, nie? I teraz będzie rzućcie mi na inicjatywę. Ja to widziałem? No tak! Reszta też to widziała? No. Jakby ja patrzyłam. Weź sobie ten kamień i sobie w łeb walnij. Mati, ale że za twoje pana akcja... Ale widziałeś to? No widziałem to, no i co z tego, no rzucasz kamieniami w sobie, no. No normalna sowa by raczej... zakwiczała, albo coś tam upadła. Sowy nie kwiczą, one huczą. Zakwiczała. No to zakwiczała, no. Tak, jakby się dało na nie wejść. Ej, one siedzą, czy stoją na tej gałęzi? Nie, a jak się ktoś podsadzi? No właśnie też się pytam, czy mogę się spinać. Nie, to jest drzewo. No dość wysokie to drzewo, ono nie ma takich jakby gałęzi nisko, żeby nawet jak kogoś podsadzić, żeby kogoś złapać. No. Ej, one siedzą na tej gałęzi, czy stoją? Częście. Stoją, bo jakby siedziały, to by im nóżki zwisały. Dobra, właśnie o to mi chodziło. No wiecie, to jest ta dekoracja na te całe Halloween, czy jak się to zwie. Graczem dzisiejszej i sesji jest Mati. Ama za ten tekst z słówkami. Ja tak... Chodźcie na moment od bloku i chciałbym powoli zacząć odchodzić od bloku, obserwując, czy te sowy jak kamery, tak... Słuchajcie, ale będziemy zdecydowanie bliżej, jak po prostu pójdziemy do mnie. Dobra, ja próbuję no, wejść na to drzewo. No mieszkam na piętrze. Ja próbuję wejść na drzewo, na którym one siedzą. Okej, to rzuć mi na siłę. O, nice. Ale ja po prostu idę do siebie w takim razie. Jak zakładam słuchawki i puszczam sobie muzykę, co mi dodaje do siły, już nie wiem. Dwa. Czyli dodatkowo dwa, tak? To nie, tam po prostu masz użycie przedmiotu. Użycie przedmiotu będziesz miał wiązko. Jak klikniesz na siłę, to wtedy będziesz miał osobne okno i możesz dodać przedmiot. Kliknij na siłę najpierw. Dobra, jak Matt rzucił tym kamieniem w tą sowę i ona się nie poruszyła, to zaczynam się rozglądać po innych drzewach. Dwa sukces. Słuchaj, lecisz do tego drzewa, objąłeś je i robisz... Trzeci raz! I zjeżdżasz po tej korze. Człowiek chłopa. Ten znany zbrodniarz wojenny. Tak. Z kanałów. Co ty chciałeś zrobić? Ja? Skoro ta sowa się nie poruszyła, to ja się zaczynam rozglądać po pozostałych drzewach, czy widzę podobne. Tylko na tym jednym są sowy. Mati, ty poszedłeś na swoją klatkę schodową do sobie. Nagle się rozglądacie, widzicie, patrzcie. Mati poszedł, Cieślak za nim idzie. Oni chyba w dupie mają te sowy. Ja też za nim idę. Elektryk też za nimi poszedł. Czy drzwi do klatki zamykają się i drzwi są zamknięte. Co robicie dalej? Czy wy patrzycie na te sowy, czy wrócicie za resztą? Idziemy za nimi. Okej. Okay. Ja chcę dopić browara i zrobić tulipana. Okej. Okay. Z sowami? Zrobisz tego tulipana. I te kawałki szkła, co się potukły, biorę jeden kawałeczek szkła i po prostu jeszcze raz rzucam. Jeszcze raz na siłę. Ja coś sprawdzam tylko. No, działa ci, Misiu. Okej, dobra.
No, rzuciłeś tym kawałkiem szkła do tej sowy, ona dalej się nie poruszyła. Idę za resztą, ale trzymam tulipana w ręce. Czy drzwi od klatki nie powinny być już zamknięte? Elektryk ich nie domknął specjalnie, żeby reszta mogła, mogła po prostu wejść. Więc Angela, Tommy i Matt z tulipanem tego piwa z Ewa idzie. Stoję przed drzwiami i słyszę, że oni idą. Jeszcze tylko na nich spoglądam, patrzę na Mattiego z tym tulipanem. Gdzie kurwa do mnie do domu? Na klatce zostawiam, przed wejściem. Przepuść się do domu na wycieraczce. On będzie walczył z swoją mamą. Groźba śmierci. Okej, okay, zostawiasz to gdzieś tak, że nie na wycieraczce, gdzieś tam w jakimś kącie. No, na pół piętrze, na pół piętrze. Coś takiego. Tak, z kwiatami przyszedł na przeprosiny do mamy. I Mati. Wchodzę do środka. Wchodzisz i chciałbym do wejść za nim. Okej, okay, wchodzisz. Ale ty, co robisz? Mam plan. Mieliśmy tylko słuchać. Jaki? Czekaj, ja oglądam, czy jesteś śpią, czy nie. Nie. Słyszycie, że działa telewizor, więc najprawdopodobniej ktoś, przynajmniej jedna osoba jest w salonie. Ale... Idę do salonu. Bo ja bym chciał tak jeszcze złapać go za ramię takie, no, dzięki Mati, że dzisiaj pomogłeś mi tam w domu, bo bez ciebie to po prostu byśmy sobie z ręką w nocniku skończyli. Luźne gacie, wariacie, no. Dobra, dzięki wielkie za pomoc, trzymaj się. No, chciałbym dopiero wyjść. Byłeś wielki. Byłeś wielki. Okej. Okay. Pominać, zamykam drzwi. Mati, wchodzisz do salonu i widzisz bardzo sielską scenę, gdzie siedzi twoja mama, twój tata, Lucja i Diana i razem oglądają jakiś tam film, komedię. Nie skupiasz się za bardzo na tym, co leci w telewizji. Czy jest jakaś zmiana? No, ten, sorry, że tak późno wracam. Mati! Diana, jak cię zobaczyła, oczywiście, fu, w ciebie no, wpadła. Sorry, młoda, nie mam tych graży. No niczo nie było? Były tylko i wyłącznie śmietankowe. No też tak pomyślałem sobie, kto może nie mieć kokosowych? No. Kto w ogóle kupuje śmietankowe? No w sumie nie dziwne, że tylko śmietankowe zostały. No trudno. Ale mama upiekła ciasto. Chcesz ciasto? Dobre. Chwila, jest. Jak upiekła? Nie no, mama dzisiaj w pracy? No mama dzisiaj nie była, bo się samochód zepsuł i upiekła ze mną ciasto. Chcesz trochę? Nie poszła na pieszo albo autobusem? No mówiłam ci, Mateusz, że nie poszłam, bo samochód się zepsuł i zostałam z dziewczynkami. Kim ty jesteś? Twoją matką. Moja matka na piechotę by leciała, nawet jakby autobusu nie była, jeszcze przecież autobusy są, co jest? Widzisz, że twój tata się tak odwraca, ale jak ty się odzywasz do swojej mamy? Spędzacie większość dnia w pracy, a teraz... To zamiast się cieszyć, że jesteśmy w domu, to robisz nam jeszcze awanturę? Ja wam robię awanturę? W głowie ci się nie poproszę pracować? A kto się do mamy odzywa w taki sposób? Jeszcze jej problemy robisz, się z dziećmi swoimi zajmuje, ciasto upiekło, a ty co, niewdzięczniku? Przychodzisz o 23 do domu i jeszcze na matkę się drzesz? Nie wstydź się? Nie jest normalne. Nie jest normalne twoje zachowanie. Od tej dziewczyny ci się w głowie poprzewracało. Ej, bajki w to nie mieszaj. Nie byłem u niej. Pomagałem elektrykowi. To mogłeś chociaż matce powiedzieć, że idziesz pomóc, a nie, że wybiegasz z domu bez słowa. To mogłoby się skończyć źle w tamtym momencie. Mateusz, bądź mężczyzną. A nie takim dzieciakiem jak teraz. Jesteś, że się na matkę drzesz, z domu uciekasz. Nie uciekam z domu, wyszedłem. Tak, wyszedłeś. Mama mi opowiadała, jak wyszedłeś. Oj, kochanie, bo to był taki szybki krok. Daj spokój. Aż zostaw. Mateusz, jestem w domu, powinien się z tego powodu cieszyć, że jestem w domu. Zawsze narzekasz, że musisz się siostrami zajmować, więc... Doceń, że znalazłam wreszcie dla was trochę czasu. Mhm.
I Mati wycofuje się, bo to jest moment, w którym on słyszy, że finałowy boss jest spokojny. To jest takie... Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Something is no yes. Something is no yes. I powoli się wycofuje. Widzisz, że mija cię Diana z takim kawałkiem ciasta z truskawkami. Idzie z tym ciastem dalej. Mati wycofuje się do swojego pokoju, żeby sprawdzić, czy tam wszystko jest w porządku, tak jak tak, stało. I nawet jak patrzysz, to na parapecie siedzi Krzysiu. O, w końcu. Otwieram okno, wpuszczam go do środka. No, mordeczko, słuchaj, przekaż, że coś jest nie tak. I że mają na siebie uważać. I ten... Krzysiu jest sporym krukiem w dość jasnych oczach. Patrzy tak na ciebie takim, no, mądrym spojrzeniem, mądrzejszym niż u większości ludzi. Tak jakby czekał, aż mu coś więcej powiesz. No i generalnie to znowu się w jakieś gówno wpieprzyliśmy wszyscy. Dobra, wiem, mam nie używać takich słów. No, w dziwną sytuację. Nie, że ten kruk tak się otrzepał, popatrzył jeszcze raz tak. Czy coś jeszcze? W sumie to... Powiedz mojce, że ją kocham. Ha! I to tyle. Widzisz, że on tak się przetrzepał. Rozłożył skrzydła, wyleciał. Twój pokój wygląda tak jak zawsze. Czy ja widzę stąd sowy? Nie. Okej, to ja wracam do reszty. Czy wy jeszcze jesteście na klatce? Ja chciałem wyjrzeć przez okno, jeżeli jest na klatce schodowej. No jest. Czy widzę te słówki dalej na tym drzewie siedzą? Co tak? A patrzą się w naszym kierunku, czy patrzą się w jakimś innym? Ciężko ci stwierdzić. Ja stwierdziłem, że jak nie słyszę krzyków, to mówię, na razie wszyscy, ja uciekam do siebie. No, też. Ja też zawijam. Dobra, Mati, ty wychodzisz, widzisz, że oni się coś tam już zaczęli rozchodzić, słyszysz kroki na klatce. O, no to... Nie wiedzą, że coś jest nie tak. Może to jest lepiej. Okej, wracasz do mieszkania. Ich już też nie ma w tej rzeczywistości. O nie! Wracasz do mieszkania, tak? Tak, idę do siebie. Idziesz do siebie. Reszta, wy się rozchodzicie do domów? Mhm. Ja idę do domu. Tomi, ty wracasz do domu, do Karyny. Karyna posprzątała po kolacji, słyszysz, że tam krząta u siebie w pokoju. Twojego taty nie ma, ale kanapa nadal jest. I jest granatowa. Podejrzana kanapa, kurwa. Kładę się na nie. Kanapa to mimik. A kanapa... Nie no, żartuję. Kanapa jest bardzo... Kanapa jest bardzo wygodna. Naprawdę pachnie nowością. Mhm, po prostu śpiewniej na niej w ubraniu, z butami. Okej, zasypiasz na niej. Mhm. Cieślak, ty też idziesz do domu. Tak jest. Jest dość późno, ale twoja mama jeszcze jest na nogach. Już w piżamie, w szlafroku. Widzisz, że kroi jakieś tam rzeczy, jakieś warzywa. O, cześć Paweł, kochanie. Jak tam dzień ci minął? Jechaliśmy dzisiaj autobusem do znajomych i po drodze powrotem się zepsuł, więc trochę miałem spacerku. To zmęczony musisz być pewnie trochę. No, u ciebie jak tam w pracy? Co mi ci powiem, że dobrze. No, trochę jest roboty, ale powiem ci satysfakcjonująco, tak. Dużo klientów dzisiaj było, więc jakaś chyba lepsza pensja będzie w tym miesiącu. Nikt Słuchaj. Nic nie przyniósł, żadnej paczki, nikt nie dzwonił? Nie. Nie, nic nowego nie było. Ty dostrzegasz, że bukiet róż stoi na stole. A co to za kwiaty? Ach, a to ty sąsiada od Henia. Przyniósł. Heniu tobie kwiaty przyniósł? Tak, no z gratulacjami awansu. A ten Heniu to ma dobrą robotę chociaż? No, wiesz, on ma swoją hurtownię, więc... A dlaczego pytasz? Coś mi to tak śmierdzi. Ja uważam na tego Henia, to że tam on zamki zmienił, nie?
Tak, tak, on zamki zmienił. To, że tam zamki zmienił, to wiesz, mamo, tam uważaj. Oj, przestań, przyniósł tylko i wyłącznie kwiaty, pogratulował, poszedł do siebie, no. Słuchaj, ja się znam na chłopach, bo sam jestem jednym i... Bezinteresowne to dziady nie są, więc uważaj. No logiki ci, kochanie, nie odmówię w tym zdaniu, ale nadal... Naprawdę nie musisz się przejmować. Śniadanie ci zostawię, co na rano, żebyś miał co jeść. No super, dobra. A jakieś plany jutro masz? Gdzieś coś idziesz na siłownię może znowu? Wiesz co, będę musiał chyba moją nauczycielkę odwiedzić. A ja Gajle, tak? To od matematyki ci pomagała. Coś się stało? A podobno i zlew cieknie. Będzie trzeba tam zakręcić rurę. A nie no. To idź, pomóż, idź. Ona to taka drobna, to nie ma siły w rękach, ja wiesz. No, ty wiesz, to ostatnio ćwiczysz, to na pewno dasz sobie radę, ty mądry chłopak jesteś. Co to za mija? A co robi hydraulik? Co jeszcze robisz? Umyć się. Chciałem coś zjeść, umyć się i iść po prostu spać, bo dzień był ciężki. Okej. Okay. Słuchaj, nic się w domu oprócz tego, że pojawiły się róże, nie zmieniło. Mama przygotowała ci śniadanie, dała też ci kolację, bo akurat nie coś tam kroiła, więc jeszcze coś dostałeś od niej. Pożegnała się też z tobą, poszła spać, bo musi rano wstać. Angela, ty też wracasz do domu. Co wracam robisz? Do domu. No, raczej jeszcze nikt u mnie nie śpi, wbijam, cześć mamo, byliśmy pod Wrześnią, zepsuł się autobus, musieliśmy iść z buta chyba z 5 kilometrów, Boże, jestem tak zmęczona. Boże, dziecko, ile? Po co ty byłaś pod tą Wrześnią? A, bo tam jechaliśmy na grilla do jakiegoś kolegi cieślaka, bo on tam ma jakąś działkę, no i czaisz, ostatni PKS jechał i się zepsuł w połowę drogi. Ale pecha mi się, dobrze byście po grillu, to przynajmniej nie byłaś tak głodna. No, przynajmniej tyle. Jezus, a po prostu cała pachnę ogniskiem, mam wrażenie. Muszę nie, wiesz co, nie, wiesz co, chyba nie tak źle. Może wywietrzałaś podczas spaceru. Możliwe, możliwe. A jutro jakieś plany masz? Bo wiesz, ja jadę jutro do Poznania, wrócę późnym wieczorem. Do Poznania? Tak, tak, wiesz co, babcia chciała na jakiś targ, czy na jakiś jarmark do tego Poznania podjechać, niby coś tam w lato zrobili, to wiesz, podjadę z nią, zobaczę co. Bo w sumie jakbyś, chciałbyś coś? Potrzebujesz czegoś z miasta większego? Wiesz co, jakbyś znalazła jakieś fajne bransoletki, wiesz jak to jest na takich jarmarkach, to coś tam mogłabyś mi skupnąć, ale jakieś tak, takie rękodzieło bardziej, tak? Tak, coś tak. Tak, tak, ale nie ma problemu. Nie budźcie mnie. Nie, razy. Nie, spokojnie, my staniemy razem. Rano zostawię ci tylko śniadanie na blacie, to sobie zjesz jak wstaniesz. O, super, dzięki mamuś. To ja chyba lecę spać. Daję buziaka mamie. Ale z zachodu. Idę do łazienki się umyć i tak myślę, kurwa, do Poznania? Okej. Do Poznania, no. Niech jadą, no. I pakujesz się do łóżeczka spać. Twoja babcia już spała. Najprawdopodobniej dlatego, że musiała jutro no wcześniej wstać, żeby do tego Poznania z twoją mamą pojechać. Mat. To jak wyszliśmy z tej klatki tam od Matiego, no wziąłem tego tulipana, żeby nie było. Idę z nim przez po prostu miasto. Jak się już tam oddzieliłem od reszty tam przy swojej klatce. A to tak rozglądam się jeszcze po drzewach, czy widzę jakieś sowy, czy coś. Nie, tu nie ma ani sów, ani krupów, ani gołąbów. No to tak patrzę na tego tulipana. Wypierdoliłem go gdzieś ten ciemną uliczkę. Wszystko tyle. I tym razem nie idę do piekła, tylko idę prosto do domu. Dobra, idziesz do domu. Tulipan na szczęście rozbił się o chyba chodnik albo jakąś ścianę, ale nikt nie krzyknął, słyszałeś tylko coś tam rozleciało. Poszedłeś do domu, wchodzisz, jest w sumie cisza, jakoś tak
Chyba Justyna śpi, rodzice tak też śpią. No ja się właśnie rozglądam, czy ktoś jest w ogóle w dużym pokoju. Wiesz co, masz wrażenie, że chyba już wszyscy śpią, bo jest cicho. No tapeta w kuchni nadal jest kwiaty. Masz wrażenie, że chyba trochę przemeblowali salon, w sensie przysunęli jakąś kanapę pod inną ścianę. Cholera wie, o co chodziło. Czy coś jeszcze się zmieniło? Wiesz co, nie zauważyłeś tego, że przesunęli kanapę i stolik pod inną ścianę i no i że ta tapeta jest nadal w kwiaty, tak jak była rano. Dobra, to chcę po cichu zajrzeć do pokoi każdego z nich, tak minimalnie otworzyć drzwi, tak puknąć, czy wszystko jest okej. Okay. I jeszcze zajrzeć do łazienki i iść do swojego pokoju. Wiesz co, zaglądasz do Jusi. Jusia śpi. Wiesz, aż prawie, że nakryta poczubek głowy. Zerkasz do rodziców, słyszysz, że tata chrapie. Patrzę jeszcze po pokojach, czy coś się zmieniło. Wiesz co? Nie, na pierwszy rzut oka i nawet na drugi tak patrzysz, to chyba tylko w salonie coś przemeblowali. Możemy tak dwie minutki przerwy? No, to idź, to ja zrobię elektryka. Mhm. Elektryk, ty wracasz do domu? Nie, idę do Julii. Idziesz do Julii, okej. Okay. Idziesz do Julii i co chcesz? Jest, pamiętaj, po 23. Nie, dlatego na którym piętrze ona mieszka? Na drugim. To chciałbym wziąć jakieś małe kamyczki, po prostu prowadzić jej kilka razy. Daj mi na siłę. Te takie drobne, żeby mi nie wybił zaraz okno. Ty dorzucasz w ogóle. Proszę. Słuchaj, dorzucasz, tung, dobijają się te kamyczki. Widzisz, że okno się otwiera, wychyla się przednie Julia. Elektryk! Pani mademoiselle, znajdzie pani się miejsce dla strudnego wędrowca? Oszalałeś, jest 23:30! Dlatego chcę iść spać! Idź do domu! No wiesz co... Człowiek Ludzice przychodzi... śpią! Idź do domu! Ja to zapamiętam. Ranisz moje serduszko w tej Elektryk, will remember that. Tak. Jutro się widzimy, idź już! Pobudzisz wszystkich! No będę pamiętał. Odwracam się, tak spuszczam głowę i szuram nogami do domu. Słyszysz, jak ona zamyka okno za tobą. No to co, idę do domu. Ewidentnie nie był twój dzień, ale wracasz do domu. A coś jeszcze robisz po drodze? Nie, patrzę tylko, czy po prostu widzę na jakichś drzewach cowy, inne dzikie zwierzęta, kuny, jenoty, nie. Sarny gdzieś po... Nie, łoś, nie. Dzik? Nie. Nikogo nie spotykasz. Wchodzisz do mieszkania. Jest ten nowy... telewizor, no tyle. Coś jeszcze tutaj w salonie mi się nie zgadza, albo w kuchni? Nie, wiesz co, wszyscy chyba już śpią, bo jest naprawdę bardzo późno. Ale tylko nowy telewizor rzuca ci się w oczy z nowych rzeczy. To idę się lekko tak wieczornie przemyć, przebieram się w piżamę, sprawdzam, czy moje książki są na miejscu, gdzie je odłożyłem. Tam gdzieś tam schowane między podręcznikami. Tam czy łom jest cały czas schowany? Jest. Okej, to... Nie wiem, pewnie siądę jeszcze z książkami jakiś czas, coś tam pocztam i pójdę spać. Okej, dobra. To porobiłeś swoje rzeczy, poczytałeś książki, położyłeś się w końcu spać, nadal z ciężkim serduszkiem po tym, co ci Julia powiedziała. Matt, ty sprawdziłeś pokój siostry, sprawdziłeś pokój rodziców, rodzice śpią, tata pochrapuje. Idziesz do łazienki, w łazience jest dokładnie tak samo, jak było rano. Nic się też nie zmieniło. To idę do swojego pokoju, też się rozglądam, czy przypadkiem się coś nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Nie, bo ktoś chyba rzucił petardą taką potężną i po prostu grzmotnęło jak w 39. Flashbacki z Wietnamu. Tak. To... Ten napalm. To uchylam jeszcze, nie wiem, czy w moim pokoju jest okno? Tak, jest. No to uchylam sobie okno, jeszcze zapalam fajka
I tak po prostu patrzę przez to okno, tak po prostu sobie patrzę, palę fajka i jak go dopalę, to będę się kładł do spania. Dobra, dopalasz fajka, kładziesz się spać. Wszyscy jesteście w swoich łóżeczkach albo na swoich kanapach i zasypiacie, żeby odespać ten ciężki, pełen wrażeń dzień. I dziękuję wam za dzisiejszą sesję, ponieważ jest już piąta, prawie że 15. Przetrwaliście, brawo! Nikt nie zginął znowu! Jakim cudem! Kilogram znowu. Pamiętajcie, że po pierwszej śmierci Szetani spodoba się smak krwi i zacznie zabijać nas regularnie. Wrzucam na czat i wrzucam na Discorda Straupula na gracza sesji. Bardzo wam dziękuję. Było mega. I widzimy się za 2 tygodnie, ponieważ PGA jest za tydzień. I niestety części graczy nie ma. Dokładnie. Ludzie też możecie oglądać na YouTubie odcinki, jeżeli przegapiliście. I możecie też słuchać ich na Spotify. Dziękujemy za to, że tu byliście. To był 2. odcinek sezonu 3. I miłej niedzieli. Miłej niedzieli. Pa, pa. Jak familiadzie, wii. No to musi być żart jakiś zajebisty jeszcze na koniec. Już były to o tych gołębiach, czy gołębie o słowach, czy stoją, czy siedzą starsi. Dobra. Dlaczego robimy telefon w świetle księżyca? Nie. Dlaczego? Żeby się naładował w pełni. Dobra, teraz jest kompletny odcinek. Dzięki. Teraz mamy.